Azbiro. Alternatywna szkoła biznesu. www.azbiro.pl. Okej. Dziękuję. Bardzo przyjemnie z wami rozmawiać. Ktokolwiek chce ze mną rozmawiać po tym, to bardzo chętnie. Nawet mogę wam dać moje kontakty. Możecie mi dzwonić, pisać do Ameryki. Jestem na... Nic was nie będzie kosztować, to, ale mogę zawsze pomóc, ja, jak chcecie. Na zdrowie. Dziękuję. Tak jak mówiłem, teraz troszkę wejdę w biznes więcej, bo elektronikę już chyba rozpracowaliśmy tutaj. To chciałem wam powiedzieć, że nasza firma nigdy nie posiłkowała, ja nie wiem jak to się mówi, posiłkowała się pożyczkami. Tak jak mówiłem wcześniej, z własnych zarobków i zysków budowaliśmy przyszłość firmy. Moja żona Halina pracowała w tej naszej firmie i była odpowiedzialna za finanse, płaciła rachunki, zamawiała wszelkie części do budowania płyt elektronicznych, do składania systemów, zatrudniania pracowników, budowania i dekoracji biur i tak dalej. U nas to się nazywa, bo to z początku tak było, znaczy mieliśmy tylko może 10-20 osób, ale później to były na setki. Także to się u nas nazywa human resources. To Halina była odpowiedzialna za human resources i administration całej company na całym świecie. Także była bardzo zajęta i oprócz tego oczywiście dzieci, dom i tak dalej. Ja do dzisiaj nic nie robię, mam po prostu taką wymówkę, że ja nie umiem. A ona mówi, dlaczego? Ja mówię, bo nigdy nie robiłem. Ja nawet nie umiem wyprać sobie, włożyć do pralki. Anyway, przepraszam. Mam dobrą żonę. Okej. Także większość wynalazków, tak jak rozmawiałem przedtem z kilkoma, opatentowaliśmy od samego początku, bo mieliśmy dwutorową strategię, jeżeli chodzi o patenty, to też ważne, chcę wam powiedzieć, i rejestrację nazw własnych, tak jak te trade registrations. Po pierwsze, dążyliśmy do tego, aby mieć broń patentową w wypadkach, gdy konkurencja by próbowała nas oskarżyć o kopiowanie ich wynalazków. O co chodzi? Jak mieliśmy bardzo dużo patentów, a ktoś tam nam coś, nie wiem, zarzucił, to ja mówiłem, okej. Okay. Ja mówię, przeczytaj nasze patenty, bo my podamy ciebie do sądu i zobaczymy, czy jeden z tych 20, 30, czy wy nie robicie, znaczy nie kopiujecie. To po prostu, to był deterrent, to ich odsuwał, bo wiedzieli, że mamy bardzo dużo patentów i nasze patenty miały bardzo dużo... Idea w środku, to nie był patent na jedną rzecz, a był, nie wiem czy znacie patenty, się pisze claims, jest można mieć, proszę, zastrzeżenia, tak, ale się, jak dostaje patent, to można mieć patent na kilka rzeczy, idea, co są połączone. Okej, to była jedna strona. Po drugiej uzyskiwaliśmy broń patentową i mogliśmy zachwycić naszych klientów. Dlaczego? Bo jak mieliśmy nowy patent i wyszedł, i to był nowy koncept, to nasi klienci wiedzieli z tego patentu, mogli przeczytać, że my idziemy do przodu. To było bardzo zachęcające klientów, żeby z nami robili biznes, a nie z innymi, bo widzieli progres, widzieli, że idziemy do przodu cały czas. Dlatego u nas, to ja byłem strasznie... nie wiem jak to się mówi, taki wymagający i cały czas tylko musieliśmy nowe rzeczy i nowe patenty i tak dalej, ale to wszystko było, żeby pomagać ludziom. Te patenty nie były takie po prostu, żeby robić patent, a żeby były koncepty, co robią, tworzą lepsze życie i klienci mogą zarobić więcej. Także to drugie, jak mówiłem, uzyskaliśmy tą broń, żeby zachwycić klientów, a również mieliśmy okazję zarobić nawet na parę milionów poprzez sprzedaży albo sprzedaż licencji na świecie. Mieliśmy wielu kompetytorów, ja nie wiem jak się mówi, że
konkurentów, bo po czasie oni widzieli, że my mamy tak strasznie dużo tych wynalazek, to oni nie wiedzieli, w jaki sposób oni mogą budować swoje systemy i żeby szli do przodu. Ja miałem, nie wiem, czy to źle, czy dobrze, mój koncept był, że nie trzeba zatrzymać świat i mieć patenty po to, żeby mieć tylko dla siebie. To dla mnie, mi to nigdy nie imponowało. Oczywiście, żeby wymyśleć coś i żeby zapatentować i na tym pracować, to bardzo dużo zabiera pieniędzy. Dlatego ja uważam, że trzeba to share, jak się mówi share? Trzeba to dzielić się z tymi patentami, tymi wynalazkami, ale uważam, że coś się należy tym, którzy to wymyśleli. I było wiele biznesów, którzy nie chcieli się bić z nami w sądach i płacili nam licencję. A czy uważasz, że posiadanie patentu jest warunkiem powodzenia firmy? Na przykład wymyśliłeś coś, opatentowałeś i budujesz ten produkt w firmie swojej własnej. Czy sytuacja posiadania patentu, a nie posiadania patentu, to jest jakaś różnica? Bo nasz kolega Witkowicz, który też tutaj też jest takim właśnie startup manem, to on mówi, że patent tylko szkodzi tej, dzisiaj. Jak u ciebie to wyglądało? Well, czasy się zmieniają i tak jak wiecie, wczoraj Apple i Google, oni doszli do umowy, że więcej nie będą się razem bić, a będą współpracować. To było wczoraj ogłoszenie, to jest jedno największe na świecie, bo wiecie co, znacie Google, znacie Apple i ja byłem bardzo szczęśliwy, bo ja mam iPhone 5S, wy macie też na pewno i jak wyszedł 5, to mapy to były beznadziejne. Ja do dzisiaj nie używam, bo mnie gdzieś wysłała ta mapa gdzieś na jakąś farmę zamiast do jakiegoś biznesu. Ja siedzę tam, patrzę się i nic nie ma. Się skończyła ulica i tak. To ja mówię, Google naprawdę jest, ja bardzo lubię Google, uważam, że oni bardzo mądrzy, Sergiej i ci ludzie tam. No i Apple. W każdym razie, co wam mogę powiedzieć, że w czasach, kiedy ja pracowałem, to są lata 1980, tak w domu, 82, zaczęliśmy, w 83 w styczniu otworzyliśmy. Patenty były bardzo ważne z tego punktu, jak mówię, że to dużo tego była nowość. Ja myślę, że teraz te rzeczy, co wychodzą, to jest po prostu ewolucja. To jest wiadomo, że jak możesz pinch the screen czy coś, to może później wychodzi albo gesture, że ty tak robisz i musisz nic robić, tylko tak to wszystko się przekręca. To są piękne idea. Ja nic nie mówię złego. Ja się nie chcę porównać do nikogo. Proszę bardzo. Tylko, że ja mówię, że jest bardzo dużo ewolucji i się biją o takie rzeczy teraz ludzie. A bardzo dużo rzeczy, co my stworzyliśmy, to moim zdaniem to była rewolucja, bo zmieniło biznes, zmienili cały proces, zmieniło jak to się komunikował i tak dalej. Także cała platforma była budowana właśnie na tych wynalazkach. A z drugiej strony, tak jak mówiłem, ja uważałem, że te wynalazki nie mają być nasze tylko. Dlatego, że jakby były tylko nasze, to no świat by taki był tylko u nas, a jak jest kompetycja, to jest bardzo dobrze. Ja chcę powiedzieć to, że konkurencja tworzy następny poziom myślenia. Dlatego, że moim zdaniem, jak macie konkurenta i tak jak wczoraj słuchałem tych dwóch osób, co rozmawiali, to jak nie wprowadzicie następny na przykład serwis czy produkt czy coś, że ma coś unikalne, tak? Motywuje, tak. To właśnie trzeba myśleć oczywiście do przodu i trzeba coś wprowadzać nowego w sposób taki, że no i żeby to miało wielką wartość dla klienta. Bo jak, no ja mówię, że jak jest kompetycja, to oni po prostu zmuszają ciebie, można powiedzieć, że musisz myśleć w inny sposób, bo inaczej
Bo przegrasz, tak. Bo jak to samo robisz i ten kopiuje, to jest... Anyways, to... W każdym razie się zgubiłem. Nie wiem, gdzie jestem, ale... Czekaj, to, co chciałem powiedzieć, że zarobiliśmy nawet pieniądze na licencji patentów, bo było ważne dla mnie po prostu, żeby to z ludźmi, jak share się mówi? Share? Dzielić się. Po prostu... O, pieniędzmi też? No nie, pieniądze oni nam dawali. No, pieniądze oni nam płacili, prawda? Trzeba było zarabiać. Jaki udział licencje? My żeśmy też byliśmy, nie wiem czy pierwsi, ale ustawiliśmy program. W naszym biznesie to my mieliśmy 4 adwokatów, co pracowała w Melita, w naszym biznesie. No to ja nie mówię z początku, później. Jeden facet to tylko się specjalizował patentami i te trade names. My żeśmy ustawili formularz taki, że na przykład jedno przedsiębiorstwo mieli obroty na 20 milionów i pewne produkty my żeśmy zidentyfikowali, że są, używają nasze patenty, bo nie wszystko przecież, serwis to i żeśmy to zrobili formularz i ich zarobki, jak sprzedawali te pewne kategorie produktów czy serwisów, jeżeli mieliśmy serwis patent i dawali nam 2-3% royalty. I my mieliśmy prawo ich sprawdzać i wziąć ludzi, żeby sprawdzić ich papiery, co robią, sprzedają, ale nigdy nie potrzebowałem tego robić, bo no, płacili. No i tam jeden z dwóch przestali płacić. To... Ale główny dochód to była wasza produkcja w Ameryce, tak? Główny dochód, obroty był sprzedaż naszych systemów i serwisów. Każdy system, co sprzedaliśmy, ale opowiem dalej, to ze sobą miał 20% dodatkowy serwis na rok. Sprzedaliśmy system, przykład daję 150 tysięcy, to bardzo mały system, taki 8 linii, 5 operatorów, był 150 tysięcy wtedy, bo my żeśmy nawet dostarczali PCs. Ja rozmawiałem tutaj z młodymi ludźmi, mówiłem, że my byliśmy pierwsi, wstawiliśmy PC na desk, na biurko ludzi w call centers. Oni używali te nie wiecie, na pewno za młodzi, te takie duże screens, te zielone i różne funkcje i to im zabierało godziny. A my wprowadziliśmy PC, wszystko było automatyczne, kolorowe, oni wszystko widzieli, tylko bum, bum, bum. I tak jak prawie jak teraz, te ikony sami żeśmy budowali wtedy. Ja nawet nie wiedziałem, że to jest ikon. Po prostu nazwaliśmy to jakiś taki, rozumiesz, taki kolorowy coś. Nie pamiętam nazwy nawet tego. Co nasz biznes się opierał 95-98% na dochód był z sprzedawania systemów, software i serwis. A serwis był 20% wartości systemów. Nie, nie, na całym świecie. Znaczy całym świecie, przepraszam. To się tak mówi, na świecie. No, nie powinien używać słowa cały. Bardzo przepraszam, bo to nieprawda. Ale sprzedawaliśmy systemy w 45 krajach. No i tam latałem bardzo często. Także byłem naprawdę zwariowany. I jak ja to wam powiem, to taka mała historia, ale to jest wariactwo. W każdym razie pamiętam wiele razy, jak leciałem na przykład do Australii, bo mieliśmy mały office tam. Żona mi zawsze mówi, Alek, musisz wypocząć, bo ty tyle latasz. Później z Australii do Brazylii na przykład gdzieś. To wariactwa, no time zone, to changes. To no, mówi, proszę cię odpocząć. Okej, okay, no problem. Tak. Jak tylko weszłem na samolot i zaczęliśmy lecieć, z swojej, znaczy takiej, jak się mówi, takiej torby nosiłem. Jak? Bagaż podręczny, tak, wyciągałem od razu papiery, na przykład user manuals, tak user guide, tak jak macie produkt, to przychodzi z książką, jak operować. To ja pamiętam, tak, to ja czytam.
Bo nasi ludzie, mieliśmy specjalistów dwóch, co pisali, no, w różnych językach nawet, żeby dostarczać, no, opisywać. Później oczywiście wprowadziliśmy wszystko elektronicznie. To jak chciałeś coś zobaczyć, to było już w komputerze, w bazie danych, nie trzeba było papieru. To też myśmy wprowadzili bardzo wcześnie. Ale z początku, ja pamiętam, jak idiota, siedziałem 14 godzin, nawet nie zamknęłem oczy i tylko kreśliłem. I taki byłem zły. O, tu źle napisali, a to, jak ja czytam, to klient tego nie zrozumie. A to, dlaczego nie jest narysowane w ten sposób, żeby klient to... No ja taki byłem, jak ja przyjeżdżałem z powrotem z tych dłuższych travels, podróży dłuższych, to normalnie oni mnie nienawidzili, ludzie. Bo ja przynosiłem ze sobą tyle papierów, wszystko przekreślone i broszury nowe i różne advertisement i co by nie było. I do software przeglądałem ich programy nawet i mi się nie podobało, że coś tam nie tak w programie, bo jeszcze wtedy w tych czasach pierwszych to jeszcze znałem software, wszystko. Normalnie i to miałem, nie wiem, ja zawsze mówię, miałem jakieś 4-5 sekretarek, to one biegały jak wariaci, żeby to wszystko wyczyścić i powiedzieć, kto ma co robić i tego. To było takie życie, no ale jakoś ludzie nas lubią. Wam powiem jedną rzecz, mówiłem mojej siostrzenicy, bo niedawno, już tyle lat minęło, ja odszedłem w 2003 roku, to 11 lat temu i wam powiem dlaczego, ale taką małą rzucę idea, znaczy co my zrobiliśmy. Moja żona, znaczy ja, dostałem telefon jakieś 5 miesięcy temu i dzwoni facet, który dla mnie pracował, on był vice president sales, sprzedaży na świecie i on mówi, wiesz Alek, tam kilka osób by chciało się spotkać z tobą i ze mną, wiesz, żeby tak zobaczyć co i tego, co było. To ja mówię, okej, to możemy się spotkać. No ja powiedziałam żonie, bo bardzo ludzi lubiliśmy zawsze w przedsiębiorstwie. Tak jak czułem się jak moja rodzina, zawsze. To wam powiem więcej. W każdym razie, to powiedzieliśmy, okej, zrobimy. No i Halina, kto myślisz ma przyjść? I zrobimy taki mały obiad gdzieś w klubie naszym albo coś. No, Halina mówi to. Ja mówię, tak, tę osobę znamy, byliśmy bliżej, to i tam. No, wyznaczyliśmy 15 osób. Okej, no. Powiedziałem temu facetowi, temu wiceprezydent sprzedaży. No i on tym ludziom zadzwonił. I za parę dni ci ludzie, co powiedzieli, że przyjdą, nie wiem jak i co, oni się połączyli z innymi ludźmi. Jedna rzecz, znaczy jedna... Jeden telefon poszedł do drugiego, do trzeciego. Nie system, sami dzwonili. To ja wam mówię, zamiast się spotkać z 15 osób, tak chcieliśmy po 10 latach no, pogadać. Niektórzy pracują w Melita. Ja wam powiem, gdzie Melita jest teraz, bo jest na inną nazwą. To tam bardzo dużo ludzi jeszcze jest i budują i tego. W każdym razie nagle dostaję listę. Ja myślałem, ja już załatwiałem na 15 osób taki obiad, już wybraliśmy miejsce tego. Dostaję listę, jest ponad... No, lista była 300 osób. To ja do Haliny mówię, no co my teraz zrobimy? To wiecie, co zrobiliśmy? Przepraszam. A ten mi mówi, ten facet sprzedaży, no bo on sprzedawał, no on wie, jak to wszystko robi, no miał głowę do sprzedaży, no to on mnie chce sprzedać. Mówi, Alek, ty wiesz, co zrobimy? Policzymy, weźmiemy jakąś dużą halę, gdzieś zamówimy obiad, ale będziemy prosić ludzi, żeby zapłacili $20 i tak dalej, to im damy coś do picia, tak? Ja mówię, ja ludzi nigdy nie liczę. Co ty jesteś? Będę ludzie zapraszał i będą płacić za tak. To ja pomyślałem tak z żoną, przepraszam. Damy im datę spotkania za 10 dni. I co się stało? Że tylko 200 osób przyszło. Bo inni, naprawdę, inni mieli inne zadania. Kilku dzwoniło mi. Alek, proszę, zmień. Ja mówię... No nie mogę, słuchaj, ja muszę być i tam. Naprawdę było piękne spotkanie, to jest po 11 latach prawie, no to było w tamtym roku, ale już prawie 11 lat. No i ludzie naprawdę płakali. Było tyle osób, co do mnie podeszło.
I do Hali, naprawdę, ja wam mówię, no dojrzali ludzie tego, normalnie płaczą, mówią, dlaczego nie zaczniesz przedsiębiorstwa, znaczy jeszcze raz, bo my chcemy przyjść z tobą pracować. To pomimo, że byłem taki, krzyczałem i zawsze chciałem perfection, no 100%, to jakoś się godziliśmy i mieli... To ja wam powiem dlaczego, zaraz zrozumiecie może trochę więcej. Okej, okay? To już mówiliśmy o patentach, tylko powiem kilka patentów, bo rozmawialiśmy o jednym. Ten patent, co wam mówiłem, to był... mieliśmy wiele rozwiązań w call centers na świecie. To na przykład ten był caller ID, co mówiliśmy. Kto dzwoni, to widać jego nazwisko czy firmy. Tego to był jeden. Predictive dialing, to mówiłem trochę wam, że to on musiał... predicting jest co? Przewidywanie, kiedy ten odbierze i tak dalej. Te wszystkie trzy różne opcje. Inaczej musiało się łączyć. To ja wam tłumaczyłem i to właśnie robiło to, że nie trzeba było tyle ludzi. O, chcę powiedzieć wam coś, bo tej grupie przedtem tłumaczyłem, że jak my sprzedawaliśmy te systemy, to bardzo rzadko powiedzieliśmy klientowi, że mają zwolnić ludzi. Na przykład mieli 100 osób, tak? Nasz system sam dzwonił i łączył tych operatorów, zamiast 100 tylko potrzebował 30 osób. No ale żeby powiedzieć klientowi, zwolnij 70 osób, no mogła być tragedia, pomimo tego, że bardzo dużo pieniędzy by zarobili, prawda? Bo 70 osób, pensje i to miliony, to zawsze. Jak nie słyszeliśmy w ciągu sprzedaży, w tym procesie, nie słyszeliśmy nic o tym, że chcą zwalniać, a słyszeliśmy od klienta, że chcą się komunikować z klientem najlepiej, jak najszybciej i jak najczęściej, to my żeśmy po prostu odwrócili to. Powiedzieliśmy, 100 osób robi pracę 300 osób. I to poszło pięknie. Ja wam mówię, nawet zrobiliśmy, przysięgam się, mieliśmy taki kawał papieru, co pisał certyfikat, tak? I co pisało, że jeżeli ten system nie dostarczy wyników i wyniki po prostu mierzyliśmy w naszej bazy danej, trzymaliśmy wyniki, że każdy operator musiał mówić w godzinie, musiał być podłączony z prawdziwym człowiekiem 45 minut minimum. Gdzie przedtem, bez naszego systemu, ja wam tłumaczyłem, że taki operator tylko mówił może 10-15 minut, prawda? Bo resztę słuchał do tych te różne wariactwa i zostawiał messages tam. Także my gwarantowaliśmy. I co to znaczy gwarancja? Pisało na tym, że jeżeli nasz system tego nie dostarczy, minimum 45, to system jest za darmo. To wprowadziłem, to mówię wam, to była histeria wyszła prawie, wszyscy chcieli systemy, bo jaki, pomyśl, masz ludzi, 100 ludzi, ja nie mówię zwolnić, i z tych 100 ludzi wszyscy może na godzinę, 15 minut może rozmawiają z klientami, których potrzebują rozmawiać, z którymi. Ja im daję system, gwarantuję, że każdy z tych będzie rozmawiał przynajmniej 45 minut, a nie 15. Trzeba być naprawdę durniem, jakimś idiotą, żeby nie kupić ten system, bo wszystko było gwarantowane. Tak wymyśliłem, ja przysięgam się, bo to takie były dla mnie, ja w ogóle biznesu nie znałem. Inżynier, prawda, do dzisiaj. Skąd to w ogóle przychodziło? To była po prostu taka idea durna. Ale ja wiedziałem, że system robi 50 minut albo 52. Na średnio robił 52. Naprawdę. Że ludzie, 52 minuty mogli mówić na godzinę, zamiast 10-15. To jest wielki, dla nich wielki zysk. To gwarancja była dla mnie gwarantowana również, to dlaczego nie mogę, to tak oddaję nic, prawda? I mieliśmy, mówię wam, tyle klientów dostaliśmy. W każdym bądź razie, jeden z tych patentów był ten predictive dialing. Czekaj, chciałem wam tylko powiedzieć. Call blending, co żeśmy wymyślili? To była następna rzecz, bardzo ciekawa. Nie wiem, pójdę na biznes zaraz, ja przepraszam, to może ostatnie, bo to jest za dużo technologii, ale to jest też bardzo ważne, bo do dzisiaj,
jak się idzie do call center, prawda, są miejsca, w których siedzą operatorzy i odbierają telefoniczne, ludzie dzwonią. Oczywiście nie cały czas odbierają, telefon ich nie podłącza, znaczy, bo no są przerwy pomiędzy, nie zawsze jest tyle ludzi, co dzwoni. To ci operatorzy siedzą, dużo z nich, i tak o, i nikt, no, nikt nie dzwoni, prawda? Bo przecież nie możesz gwarantować, że cały czas ktoś dzwoni. Są pewne godziny, że ludzie dzwonią na lunch, bo mają czas, to wtedy się daje więcej operatorów. To my nawet napisaliśmy software, który im mówi, kiedy dawać ludzi tego. Ale co chcę powiedzieć, to ci operatorowie co siedzą. A tutaj my wstawiliśmy system, który dzwoni, tak? Nie odbiera, tylko dzwoni do ludzi, żeby im powiedzieć coś i pieniądze zbierać, prawda? To my wymyśliliśmy idea, który się nazywa call blending. Połączyliśmy ten system, telefoniczny system, całkiem inny, w ogóle nie nasz, z naszym systemem, naszym switch, bo mieliśmy swój, że operator tutaj, co bierze telefon, odbiera, może być podłączony do tego klienta, któremu nasz system dzwonił. To się nazywa blending, bo wtedy operator... Dokładnie. Jak to wiedział? Jak przyszedł telefon dla tego operatora, który tu siedział, który zawsze ten system dzwonił, prawda? A jak przyszły, ktoś dodzwonił się do call center, to jak ten operator widział ekran, to całkiem inny był. Inny kolor, inny to. I od razu dostał skrypt i mówi, o, hello, dziękuję, że dzwonicie, pan Szlam, jak mogę pomóc? I oczywiście mieliśmy programy, które szukały w bazy danych różne ciekawostki, żeby ten operator mógł szybko to załatwić. No tak, o co chodzi? Jest ta sama firma, okej, okay, niech będzie, że jest City Group, tak, znacie ich, City Corp się nazywali, i mieli dwie grupy ludzi. Ci, co odbierali telefon, no wiecie, no jest call center, dzwonisz i oni odbierają, ktoś, halo, dzień dobry, to tego, teraz wiedzą nawet nazwisko przez naszą patenty, przez naszą innovation, a tutaj siedzą i ten system cały czas dzwoni tam tego i ci tracą, ja mówiłem wam, że gwarantowaliśmy 45 minut, ale tak naprawdę to było jakieś 52, to bardzo dużo ci rozmawiali, jak system dzwonił. Ale te 8 minut mi się nie podobało. 8 minut to ludzie mnie później chcieli zabić chyba, bo te 8 minut, co operator mógł odpocząć, ja im nie dałem odpocząć. Bo cały czas, to się nazywa blending, cały czas albo dostali telefon i zaczęli gadać, o, dziękuję, że dzwonisz, tutaj dzwoni, dzień dobry panu, my dzwonimy dlatego, że widzimy, że pan nie zapłacił za kartę kredytową i przychodzi to i tak. Tutaj znowu, i to tak, to blend, to nazwaliśmy tak jak blender, bo ona, ta to osoba cały czas... To się powinno nazywać bloodsucker, a nie blender. Bloodsucker, okej, okay, that's it. Już i różne algorytmy i tak dalej, już nie będę więcej mówił. Okej. Okay. Ja mówię po punktach, które pan Jan mi dał po angielsku i próbowałem po polsku. Także idę następny temat, ten, co mnie pytałeś. Ja nie jestem taki mądry, żeby to wszystko pokryć, ale dziękuję panu Fior. To od samego początku tworzenia Melita biznesu najważniejszymi wartościami były dla nas szacunek wobec innych ludzi i odpowiedzialność w działaniu. Pracownicy byli uczeni przez przykład i tak dalej, że klienci są najważniejsi, mają zawsze rację i należy im zawsze pomóc i upewnić się, że są zadowoleni. Mam nadzieję, że to po polsku brzmi dobrze, bo to były principle, to była podstawa, żeby budować to przedsiębiorstwo, ten biznes. Bez tego, ja wam dalej powiem, podtrzymywaliśmy zawsze, że prawdą i szczerością wszystko można załatwić, a kłamstwem nigdy. I nieetyczne zachowanie zawsze powodowały natychmiastowe zwolnienie pracownika. Moja żona była bardzo dobra w tym. Mi się serce krajało, bo czasem mieliśmy bardzo dobrych ludzi, ale miałem wypadek
2-3 razy, tam mówiły może nawet mojej siostrzenicy, że oszukał facet. On miał pomagać po godzinach na telefonie, był bardzo zdolny, bo nie, nasz call center działał pewne godziny i mieliśmy w Europie call center też, ale żeby opracować świat, wiele kontynentów, to w pewnych godzinach musieliśmy dać pomoc. To my żeśmy mieli schedule, taki plan, że ludzie po godzinach dostawali mobile phones, tak, albo domowy i oni odbierali, przerzucaliśmy z naszego call center do ich domu, bo mieliśmy przecież ten switch na własny, to my swój equipment, swój sprzęt używaliśmy na to. Przełączał ich do ich domu i tak dalej. To ten człowiek w domu może mówić, hello, you calling, where you dzwoni, skąd? O, z Japonii, tak, mogę pomóc. Ten jeden człowiek, ja pamiętam, dużo było, ale nie dużo, przepraszam, kilka było historii. On pomagał na telefonie i stworzył taką, miał taką formę, formularz i on to wpisywał, że tyle i tyle się jemu płaciło za to, oczywiście po godzinach nawet. On wziął to, skopiował 2-3 razy, wpisał inne daty i to dokładnie te same wszystkie, taki głupi był, że wszystko to samo, tylko daty i to dał do nas, do accounting, żeby jemu płacić. No oczywiście po jakimś czasie to tego, kto tam sprawdzali, no co? Trzeba sprawdzać, co się nie robi, trzeba sprawdzać, bo inaczej tak gadać i robić, a nie wiadomo, co z tego jest, to nic nie wyjdzie. Ja wiem, że przyszli do mnie tego rozmawiać, bo no, oczywiście moja żona była w tym związana i znaczy, że ten człowiek tego, ja mówię, ale on jest taki świetny, ja go używam, tego faceta używam, on ze mną bardzo dobrze współpracuje i ja go wysyłam często, jakie są problemy, bo ja miałam takich kilka ludzi, to zawsze mogłem na nich liczyć i ten był jeden z nich. To ja mówię, Halina, no jak możemy zwolnić? Ale moja żona mówi, kłamstwo, pamiętasz, to zawsze mówisz. Mieliśmy zebrania całe, co miesiąc, wszystkie tak zebrania jak z was, to mieliśmy więcej osób i łączyliśmy się na światowe ofisy i oni mnie widzieli i ja ich, i mieliśmy telewizory i ja rozmawiałem do wszystkich naszych employees, pracowników, to co miesiąc wiedzieli zawsze, co się dzieje, co jest źle, co dobrze, bo ja zawsze uważałem, że wszyscy mają o tym wiedzieć, bo inaczej jak można prowadzić. Żona mówi, zwolnij. To ja naprawdę poszedłem do domu i trochę płakałem, bo było mi przykro, bo on był fajny facet naprawdę i jakaś sytuacja. On do mnie przyszedł i ze mną rozmawia, ja mu wytłumaczyłem, że jest co jest, ale ja tylko jedną rzecz go zapytałem. Ja mówię, dlaczego do mnie nie przyszedłeś, jak miałeś problem? O, nie wiem, to tego. Ja mówię, ty wiesz po przykładach, bo my pomagaliśmy ludziom. No, są sytuacje, trzeba z ludźmi współpracować, ja uważam. I co? I pomagaliśmy innym też, czasem finansowo, to, tego, czasem prywatnie nawet. Ja wiem, mam kilka prywatnie do dzisiaj mi nie spłacili. No to, ale to było to, że oszukał i to ja mówię wam, się dzielę z wami, że no to jest bardzo ważne. Trzeba współpracować z ludźmi i trzeba im wierzyć, ale trzeba sprawdzić to. I w ten sposób się buduje no, przedsiębiorstwo z ludźmi, którym można ufać i proszę. Czy zwolniłby pan osobę też, gdyby pan wiedział, że pana oszuka, nawet gdyby była kluczowa i opuściłoby to jakiś ważny projekt? Tak. Ja bym nie chciał, ale żona by tak. Dopóki... Dopóki moja żona pracowała, ja wam powiem do kiedy, ona pracowała tam, aż poszliśmy na giełdę, IPO, wiesz, ten initial public offer, ja powiem wam jaki, co, to ona tam była zawsze i ostatnie słowo, pomimo, że ja byłem chief executive, ostatnie słowo zawsze, jeżeli chodzi o zwolnić, nie, to była moja żona. I pracowaliśmy, ja tu miałem ofis i był taki pokój pomiędzy nami, ona wie, tam jedliśmy lunch, ja przyleciałem na 2 minuty, szybko zjadłem, wyleciałem, bo zawsze chodziłem po budynku i rozmawiałem z ludźmi i widziałem co, zawsze nie lubiłem siedzieć przy tym, chciałem wiedzieć o co chodzi. W każdym bądź razie to pytanie, co ten pan mówi, jakby ktoś był bardzo krytyczny w projekcie i ten projekt musi być skończony jutro, a ten człowiek, i okłamał,
to się zwolni. Może z żoną miałem negocjacje, możemy mu dać tydzień czy coś, ale zwolniony i poszedł. I ten człowiek przyszedł na nasz reunion, jak mieliśmy ponad 200 osób, przyszedł na to. Podał mi rękę, jeszcze raz przeprosił i mówił, żeby chciał pracować. Ale nie mam przedsiębiorstwa, nie mam biznesu teraz. Okej, co? Tak, ale mogę jeszcze tylko pytanie, bo ty mi dałeś pytania. Jak za długo, to ja skończę. Ja mogę przerzucić się. Jeszcze parę rzeczy, ale do tego dochodzę. Jeżeli chcecie spać, to możecie też. Ja się zgadzam. Tylko nie chrapać. Okej. To bo mam pytanie. Marriage, love, familia. No, mogę to skip. Nie chcesz? Szybko, tak? Okej. Halina, moja żona, którą poznałem w 65 roku. Ona miała 15 lat. Zawsze była i jest moim najlepszym przyjacielem. Jesteśmy teraz małżeństwem 41 lat. Oczywiście znamy się 49. Mamy dwoje dzieci, córka 37, syn 34 i mamy cztery piękne, naprawdę fantastyczne wnuki. Ja bez nich, to moje życie teraz, to bardzo dużo czasu z nimi spędzam. I mam okazję, to jest bardzo dobrze, bo inaczej jakbym pracował, bym nie mógł. Była i jest bardzo wspierającą osobą, aczkolwiek pamiętam, że początkowo martwiła się, czy będziemy mogli się utrzymać, ponieważ zwolniłem się z pracy w Lockheed. Wtedy zarabiałem 37 tysięcy dolarów, to był 1982 rok. Mieliśmy tylko 6 tysięcy dolarów w banku i te pieniądze były przeznaczone na dzieci. Naprawdę, bo to taki credit union był taki. I nie miałem żadnych zamówień, żadnych klientów i wypożyczenie biura, żeby otworzyć, kosztowało 1400 dolarów. Co wam powiem, że tam, gdzie istnieje niepokój i człowiek jest nerwowy i tego, tam również istnieje pragnienie, żeby zmienić swoją sytuację na lepszą i na najlepszą jak najszybciej. Na szczęście poznałem takiego faceta, jak byłem w studio, pamiętacie o tych taśmach, nagrywaliśmy głos kobiety z telewizji. Dlaczego? Bo wszyscy ją znali w Atlanta. To było dla tej policji i ten głos to był taki, ludzie słuchali, bo zawsze na telewizji ta kobieta. To ja się tam do niej podkręciłem, ona się zgodziła, przyszła do tego i jej głos nagraliśmy, że tam ktoś zginął i trzeba tego. Milicja używała to. W każdym razie taki facet tam przyszedł i on też nagrywał jakieś taśmy. Ja go poznałem, zaczęliśmy gadać, on jest z Arizona, z Scottsdale, Arizona. Ja mu mówiłem o tym systemie, mówi, słuchaj, to jest fantastyczne. Ja robię tylko incoming, wiesz, takie answering machine, coś tam budowa, nie wiem co, call center też, ale incoming. Ja mówię, nie, ja robię, że dzwoni, gadaliśmy to parę, jakieś dwa tygodnie, podpisaliśmy umowę, że on mi płacił, tak, bardzo mało, ale żebym się mógł utrzymać i się umówiliśmy do 6 miesięcy maksimum. I że on będzie sprzedawcą i będzie tam chodził, to był tylko jeszcze koncept, znaczy nie mieliśmy cały system, ale on będzie już tam chodził i sprzedawał, a ja to zbuduję i tak dalej. Co zarobiłem? Ja ci wam powiem, że on mi zapłacił tamten rok, bo później jakoś zarobiłem trochę po 6 miesiącach, sprzedaliśmy parę systemów takich małych, to utrzymaliśmy się na 19 tysiącach w tamtym roku, zamiast te 37, bo Halina nie pracowała i... To już były patenty. Od samego początku. Jeszcze jedną rzecz wam powiem, że od samego początku zwolniłem się z Lockheed i zaczęliśmy biznes, to również żeśmy zatrudnili, a wtedy to niedobra name może jest, ale Anderson to ta financial, taki największy finansowy company, co była, jak się nazywa, Anderson, nie consulting? Jak? Arthur Anderson. Dzięki. Po 60. Głowa mi nie pracuje, bardzo przepraszam. Arthur
Anderson, myśmy zatrudnili człowieka, który był fenomenalny. On naprawdę, on nic tam nie oszukiwał, tak jak później coś tam. Dlaczego? My żeśmy wprowadzili takie rzeczy, żeby od początku wszystko było monitorowane, żeby wiedzieć, co my robimy. Żeby, bo ja zawsze miałem ideę, tak jak mówię, nie o pieniądze chciałem, czy jakieś miliony zarobić, czy coś, ale taką wizję miałem, żeby pomóc światu. Po prostu taka bardzo duża wizja. No nie udało się, no nie, tak, ale to wtedy myślałem również, że trzeba to prowadzić od początku w sposób taki, żeby widzieć, że nasze finansowe reporty były tak, jak oczekują ludzi, jak są w publicznej kampanii na rynku, giełdzie i przeglądy i patenty i takie inne rzeczy. Miałem dorady, bo później żeśmy zatrudnili ludzi na nasze zarządzenie, na board of directors. Miałem kilku takich advisors, co byli w biznes. To jest długa story, ale anyways. Rada nadzorcza. To mieliśmy. Nie. Nie płaciliśmy nikomu pieniędzy, ale oni dostali opcje, wewnętrzne akcje naszej firmy. Opcja na zachód i mieli kontrakty, znaczy w tym kontrakcie, tak jak nasi, ja chciałem wam powiedzieć, ja właśnie tu mam, że wszyscy u nas też dostawali employ. Jaki był, proszę? Nie. O, ten pierwszy, ten co poznałem tego faceta? Tak, to był podział. On miał sprzedawać, ja budowałem. Ten pierwszy, tak, człowiek. Nie była spółka, tylko było tak, kontrakt podpisaliśmy, że cokolwiek ta cena, to ja wiedziałem minimum, że my musimy tyle i tyle dostać, bo przecież są koszty zbudować to, a później żeśmy miała formuła, że jak tyle się sprzeda, minus koszt, to żeśmy po prostu się dzielili. No. Rozumiem, że nie byliście formalnie powiązani udziałowo. On nie był partnerem, nie znaczy, był udziałowcem, on nie był właścicielem. Nie był udziałowcem, on był tak independent. Jego zrobiłem, bo... Ale czyli... później mieliśmy kłopoty, tak powiem szczerze, to bardzo dobre pytanie, bardzo dobre, bo później jak ja go nie chciałem więcej, bo on taki sprzedał, ale to on nie miał wizji na te większe systemy, on gdzieś tam w szkołach chciał siedzieć, a ja już nie chciałem więcej robić systemów takich do szkół, bo kompetycja była i budowali różne takie tańsze rzeczy. Ja miałem wizję, żeby no, budować te ogromne centers i to po co będę robił takie małe? Także on się na to nie zgadzał i nawet do sądu podał, bo on mówi, że tak kontrakt pisze, że będę zawsze to robił. Ja nie byłem taki mądry, nawet do dzisiaj też nie. Nie wszystko można uwzględnić w kontrakcie. Tak on czytał, że będziemy, że Alek, Szlam, Melita będą budować to, on będzie sprzedawał, to jest formularz, on dostanie. Nie pisze, że to będzie na rok czy na 100 lat. To on to podał do sądu i tak nic z tego nie wyszło jemu. Wszystko się tego, ale był kłopot. Musiałem iść do sądu. Pamiętam, mój adwokat kazał mi się ubrać w taki jakiś stary ten jacket, sportowy zegarek, taki z plastiku i mówi tak z sieci tego, żeby nie myśleli, bo wtedy już zarobiliśmy trochę pieniędzy. Ja nie wiem, ten adwokat tak mi mówi, ja mówię, to było tak śmiesznie. On mówi w ten sposób, jak tam będą patrzeć tego, to widzą, że nie jesteś jakiś, tam pieniędzy nie masz, to oczywiście pójdą na twoją stronę bardziej. I to tak, to wariactwa, to wszystkie takie różne rzeczy, tak. W każdym bądź razie nasza firma pod kierunkiem moim i Haliny wprowadziła takie unikalne benefity dla pracowników. Każdy pracownik miał udział w naszej firmie, każdy. To znaczy, że wewnętrzne akcje dostali. Te akcje mogły być zamienione na common stock, to tak zwane akcje giełdowe, jeżeli biznes byłby na giełdzie, jakbyśmy poszli na giełdę. Jeżeli pracownik był zwolniony lub albo odszedł, to Melita, nasza firma, kupowała te akcje z powrotem za sumę, która była ewaluowana, próbuję powiedzieć, ewaluowana, tak mi powiedziała moja siostrzenica, poprzez zewnętrzną firmę. To znaczy, zatrudniliśmy firmę od początku. Audyt firmy. Oni się specjalizowali, żeby
postawić cenę na biznes. I oni mieli różne formularze, jak, ile zarobek, ile to, jakie tam. Nie wiem, jak to robili. Płaciliśmy jakieś 10 tysięcy na rok, coś tak pamiętam, teraz przypominam. Byliśmy mali jeszcze wtedy, może obroty na 2-3 miliony. I ja nie wiem dlaczego. Jak ktoś mnie zapytał dlaczego, nie wiem. Tak po prostu uważałem, że każdy pracownik ma być tak jak rodzina. Jeżeli ja mam coś z tego zyskać, dlaczego oni nie mają zyskać? I u nas nie były jakieś wariactwa, że ten dyrektor, znaczy ten wiceprezydent, że oni jakiś mieli specjalny program na przykład na medycynę albo jakiś samochód. Nie, u nas wszyscy ten sam plan, to wszystko. Oczywiście niektórzy zarabiali tyle. Bonusy były ustawiane poprzez pensję i musieli wykonać pewne rzeczy. Wtedy był formularz. Ja pamiętam, 2 razy do roku wszyscy ci wiceprezydenci, mieliśmy 12 z różnych państw przyjeżdżali i lokalni. Ze mną siedział każdy. Ja napisałem sam, co ja oczekuję od niego. I on musiał to podpisać, ten człowiek. Jak nie dokonał, to na końcu roku był zwolniony. I jakbyście czytali o Melita, może znajdziecie w gazetach w tamtych latach, co pisali o nas, że Melita, company is fantastic. Company z jednej strony fantastic, że można patrzeć na giełdzie i cały czas w góry i mają zarobek i zawsze mają zysk i tak dalej. To naprawdę jest świetne, ale pan Schlam cały czas ma tak zwane revolving doors, że drzwi tak sobie chodzą, bo on cały czas zwalnia i zatrudnia nowych executives. Tak pisali o mnie. Ja mogę wam pokazać tego. A mi w ogóle nie zależało. Ja sobie tak zawsze myślałem, jak on jest tym, co analizuje nas, tak? I on mnie może tak krytykować. Dlaczego on nie prowadzi biznes taki? Wiadomo, że nie wie jak, tylko potrafi krytykować, ale nie wie dlaczego i jak. To co ja się mam tym przejmować? Ja nie byłem może dobrym takim bosem, ale jak nie dokonasz, to dlaczego masz być w firmie? Dla mnie, nie wiem jak to wytłumaczyć, ale to, co zrobiłeś w tamtym roku i byłeś sukcesywny i wszystko świetnie zrobiłeś, to był tamten rok. Mamy nowy rok. W nowym roku mamy nowe plany. Zrozumcie, jak my plany robiliśmy, to pewne pieniądze musiały przyjść, prawda? Pewien zysk. Ten zysk przeliczałem, żeby na capital, żeby otworzyć office w nowym, znaczy na przykład w Singapur. Te pieniądze potrzebowaliśmy, żeby budować jakieś nowe systemy, żeby kupić equipment, sprzęt do testowania czy robienia. Okej, zrobiliśmy plan, tyle mamy dostać. Ten coś sknoił tam w serwis i klienci nie chcą płacić na przykład te 20%, bo coś tam sknolili, tak? Ja mówię o executives, ja nie mówię pod spodem, bo to ludzi tam, ja tam nigdy, znaczy ich nie winiłem. To jest ich boss, tak? Oni są odpowiedzialni, oni mają sprawdzać. Jak nie dokonali, to musieli odejść z company. Ja wiem, że to jest bardzo brzydko, ale albo robisz, albo nie. Wy możecie robić, co chcecie. To było taki mój formularz. Wprowadziliśmy wiele programów dla pracowników. Ja uważam, że to jest bardzo ważne. I również tych pracowników i ich partnerów, czy rodzin. To znaczy, że mieliśmy na przykład gimnazjum w tym nowym budynku, bo ten ostatni to był jakieś 12 tysięcy square meters, tak? Metrów. 130 tysięcy feet. Coś takiego. To mieliśmy takie facility, co my żeśmy design. Halina, moja żona, mogę wam pokazać, że ona z hełmem chodziła i on jak budowali to wszystko i piękne jezioro i tego. Od razu zbudowaliśmy ścieżki, tak czy dookoła wszędzie. Zbudowaliśmy taki gym, gimnastyk, taki sportowy ten, że mogli ludzie exercise, to oni mieli lockers, wszystko, showers i tak dalej. Ławki i stoły i tak dalej przy jeziorze, ludzie na lunch sobie chodzili i siedzieli, jak można było. Raz w miesiącu robiliśmy pikniki. Jak pogoda była zła, to mieliśmy
Tent, to jest namioty, takie przyszła przedsiębiorstwo, oni takie budowali to i pełno ludzi, żeśmy robili cookout, różne rzeczy, takie kiełbaski, to kury i tak. Z wszystkimi gadaliśmy, ja chodziłem, bardzo lubiałem z ludźmi tak współpracować. Latem mieliśmy piknik nad jeziorem Lake Lanier, co zapraszaliśmy całe rodziny i cały dzień tam byliśmy. I tam piękne są takie wodne wodospady i slides i różne, pełno rzeczy dla dzieci. No, setki rzeczy, wodne takie, co dzieci. To my wszystko to... Proszę? Park wodny, tak, ale miał różne ciekawe bardzo rzeczy dla dzieci i dla rodzin. To żeśmy to robili. Organizowaliśmy tam różne właśnie zabawy wodne. Zatrudniliśmy ludzi no, oczywiście do gotowania i było wiele dań. Można sobie było tam jeść. Ja nie wiem, jak to powiedzieć, karykaturzystę? Okay. Karykaturzystę dla dzieci. To malowali balony. To pięknie było. Raz w roku dzieci, tych rodziców, co do nas pracowali, mieli dzień z rodzicem w biurze. Chcieliśmy tak robić, żeby dzieci wiedzieli, co mama czy tato robi. I tam im pokazywaliśmy i również mieliśmy tego karykaturzystę i innych, żeby mieli dzieci fan. I dawaliśmy również takie małe prezenty dzieciom. Takie. Teraz każde dziecko, które się urodziło do naszych pracownikom, to dostali taki, jak ja na to nazywam, maturing band. To na przykład było 150-200 dolarów i to miało 10 lat i za 10 lat nasz government, Ameryka, gwarantowali, że ta wartość będzie dziesiąkrotna. Jak? Obligacja. Okej, tu mam napisane. Tak, obligacja. Ona napisała mi, ja widzisz, ja nie czytam. No to tak, ja wie, 150-200, to było 2000 czy tego, to też bardzo ładnie. Każde dziecko dostało, znaczy każdy rodzic. Co roku około świąt Bożego Narodzenia, bo ja to tylko mówię, żeby jak budujecie coś, co było ważne dla mnie. Ja nie wiem, czy dla was to będzie ważne, ale w ten sposób, żeśmy byli rodziną. No, pomimo, że ja czasem może krzyczałem tak tego, na swoich dzieci też czasem. No. Ale nigdy nie biłem, nigdy ręki nie podniosłem, przepraszam. No, ale czasem trzeba było coś powiedzieć, bo nie dochodziło tego. Także organizowaliśmy wielką zabawę dla pracowników i ich partnerów, czy to żona, mąż i tak dalej. Podczas tego przyjęcia, to jest ważne, wręczane były również roczne premie, wynagrodzenia. Nasze międzynarodowe biura, które mieliśmy w Paryżu, Londynie, Singapur, Sydney, Meksyko, Kolumbia, South America nawet, oni również dostali premie, bonusy, czek, ale jeszcze budżet daliśmy im, żeby mogli zorganizować takie zabawy i tańczenia w ich krajach tam. Także wszyscy uczestniczyli mniej więcej w ten sam sposób w wszystkich miejscach na świecie, gdzie mieliśmy naszych ludzi. Takie typowe w Atlancie, w headquarters, bo Atlanta było nasze główne miejsce, to przeważnie ponad 500-600 osób przychodziło na te zabawy. I co jest ważne, że na tych imprezach najlepsi pracownicy byli wyróżnieni przy wszystkich, i dodatkowo otrzymali zaproszenie ode mnie i Haliny na opłacony wyjazd wakacji. To były 4 dni i przeważnie za granicę. Oni dostali to, my płaciliśmy za airfare, hotele i wszystko, business class, pięknie. I ich menadżerowie, jeżeli ten człowiek dobrze robił, też przyjeżdżali. Także mieliśmy tam zebrania, żeśmy gadali i mieli fun wszyscy. To było bardzo przyjemnie. Okej. Okay. Następne pytanie, co miałem. Melita rozwijała się bardzo szybko. Od roku 87 praktycznie każdy następny rok przynosił podwójny dochód i zysk. Mieliśmy zapas gotówki, który przeznaczyliśmy na research and development, to jest badania i rozwój, tak jak mówiliśmy, budując nowe koncepty, które dostarczyły dodatkowych profitów dla naszych klientów. Ja to podkreślam.
Nie profitów dla nas tylko, najważniejsze, większe profity dla klientów. Zawsze klient ma dostać więcej i ma rację i trzeba się zajmować. Nasi klienci, tak jak mówię, American Express, był Citigroup, inni, no dużo, Korean Bank, tam, oni i nasz rząd, znaczy zarząd w Melita, również niektórzy executives, oni bardzo chcieli, żebyśmy byli na giełdzie. Mi tłumaczyli niektóre banki i tak dalej, bo oni używali nasze systemy, żeby pieniądze zbierać, jak ludzie byli winni. Po prostu jak inni byli na giełdzie, to oni również chcieli nas. Dlaczego? Bo prywatny biznes to ciężko dla nich, dla tych dużych firm, kontrolować. Oni nie wiedzą, co się dzieje i tak dalej, tylko widzą produkty i widzą mniej naszych ludzi, ale może błąd, może dlatego nie pracuję tam, ale no, postanowiliśmy jako grupa i nasz board of directors, zarządzenie, postanowiliśmy iść na giełdę. No i jak to wyszło, że przygotowaliśmy 3-letni plan przede wszystkim i żeśmy zdecydowali, że będziemy szukać prezesa dla naszego biznesu. Bo do tego czasu ja byłem ten chief executive, ja się wszystkim zajmowałem, no oczywiście mieliśmy 12 czy 10, zależy w którym roku, tych wiceprezydentów, tak? Ale zdecydowaliśmy, że jak zatrudnimy prezesa, to on może zarządzać i być odpowiedzialny za procentowy wzrost obrotów i zysków. Przygotowaliśmy ten plan w ten sposób, że on musiał zwiększać te finansowe wyniki co roku, ażeby pójść na giełdę. Bo jak wiecie, jak się idzie public, to oni piszecie ten S1, to u nas się nazywa, i później ci potential taki investors, oni to czytają. I oni muszą widzieć, co przedsiębiorstwo robiło w przeszłe 3 lata przynajmniej. To ten plan, co zrobiłem i zatrudniliśmy tego prezesa, to co rok musiał nasz obrót iść w górę, pewien procent, coś 30-40 i zysk. W ten sposób widzą nas jako biznes poważny i mogą inwestować później. No i nam się udało, że jak raz przez te 3 lata, jak zatrudniliśmy jego w 95 z początku roku, to on się nazywał Neil Smith i z jego pomocą i tak dalej żeśmy rosli, znaczy do góry biznes szedł. Otworzyliśmy również, bo to ja bym wariat, dodatkową grupę, ja tylko to wam mówię, bo to ważne dla was, grupę pracowników w Krakowie. Także tutaj przyjeżdżałem, bo jeden z tych z Polski, co był Bogusław Gil, był chief technologist, a ja niektórym opowiadałem, że on po prostu się tylko komunikował poprzez rysunki i przez software i takie diagrams. On taki nie bardzo po angielsku może mówi nawet do dzisiaj, po 25, 30, a nie wiem, nie mówi dobrze, ale wszystko ze mną komunikował się poprzez diagramy. Ale jakoś to rozumiałem i mówił do mnie po polsku, a ja do niego tylko po angielsku. Także może dlatego jeszcze teraz słowa znam, bo z nim on nie potrafił. No po prostu nie, i nie mogłem zrozumieć w ogóle, co on mówi po angielsku. Tak jak po polsku mówił, to jakoś to do mnie docierało. Nie wiem dlaczego. Zawsze się dziwiłem, bo z nim siadłem 5 minut, wszystko rozumiałem. Poszedłem do Amerykanów, oni mi tłumaczą. Nie mogłem zrozumieć, co oni mówią. Czasem oczywiście. To jakoś mieliśmy dobrą współpracę. To poszliśmy w końcu, po 3 latach, jak był Neil Smith, to poszliśmy na giełdę w 97 roku później. Szukaliśmy właściwie kilka firm finansowych i im przedstawiliśmy im znaczy nasz plan i oni nam dali propozycję, która uwzględniała czas, daty, możliwości, sukcesu, koszty, żeby nas wziąć na giełdę. To u nas się tak robi, że się zatrudnia specjalistów, przedsiębiorstwa, które się tylko tym zajmują, żeby pomóc tobie, biznesowi iść na giełdę. To oni wszystkie te mają procesy i tak dalej. To po jakimś czasie, żeśmy wybrali dwie firmy, to oni się nazywają underwriters. To jak my idziemy na giełdę, oni
o nas wszędzie mówią. I on, to byli dwoje, Montgomery Securities, Robinson Stevenson Company. Nie, nie, oni w Ameryce, gdzieś w innych Stanach byli. Teraz, to, o co chodzi? To my żeśmy ich zatrudnili, pisaliśmy S1, to jest ten dokument do państwa, że my chcemy iść na giełdę, to się pisze. Oni to odsyłają, to tego w końcu oni to akceptują i wiedzą, że my chcemy sprzedać 3,5 miliona shares. To teraz co się robi? To mieliśmy prezentację przedstawiającą przyszłość Melita International w naszych rękach. To kilku z nas uczestniczyło w tak zwane roadshow. Okay, to się jedzie w głównych miastach USA i kilku miastach w Europie. Co robiliśmy? Po prostu przekonywaliśmy, zachęcaliśmy inwestorów, którzy się zgromadzili tam na tych różnych zebraniach w tych miastach. No i tak jak mówiłem, w Europie to też było, żeby z góry, no jak zamawiali i dali tak zwane propozycje, że oni kupią nasze akcje, jak my pójdziemy, będziemy oficjalnie na giełdzie. Tak, oni dawali oferty. Po co? My to zbieraliśmy, bo jak się idzie na giełdę i przed tym się jeździ i mówi do tych takich inwestorów, to co chcesz zrobić, żebyś był oversubscribed? To znaczy, że masz zamówienia, z góry wiesz, że oni... My chcemy sprzedać 3,5 miliona okay, tych akcji, tak? My chcieliśmy mieć 10 milionów zamówień. Wtedy co się dzieje, że ta cena, z którą wychodzisz na giełdę, idzie w górę. Dlaczego? Bo masz tyle zainteresowanych ludzi, wybierasz te dwie firmy, co oni nas underwrite, co mówiłem, te dwie, oni z nami współpracują. Oni mają połączenia z tymi innymi i oni wybierają z nami, kto dostanie nasze shares. I wtedy się idzie już public, jest się zarejestrowanym, dostaje się nazwę i możesz widzieć, co my robimy co kwartał. No i jak żeśmy poszli i było tyle ekstra, co byli zainteresowani, to jest tak zwany green shoe, czy green boot, już zapomniałem, to jeszcze pozwalali sprzedać jakieś 10% ekstra. Jeżeli było tyle zainteresowań, to my sprzedaliśmy, no i Halina i ja po prostu sprzedaliśmy jakieś 25% naszego biznesu, Melita, na giełdę. No i nadal Halina i ja mieliśmy, znaczy kontrolę, bo 75% mieliśmy. Teraz dalej. Tak? To sprzedaliśmy, dostaliśmy 40 milionów gotówki, znaczy sprzedaży. No milion coś zapłaciliśmy do tych, co wzięli nas, znaczy te underwriters, nie wiem jak się mówi u was, ale te underwriters, to oni jakieś milion i pół, półtora miliona z tych 40 oni dostali. Ja wam powiem szczerze, nie potrzebowaliśmy ani grosza. Mieliśmy jakieś 15 milionów czy 18 w banku. Naprawdę to iść, żeby iść na giełdę, to możliwe, że to był błąd. Z jednej strony nie był, bo żeśmy nadal, żeby cena akcji szła w górę, no i szła, to musisz wykonywać plan, to jest dobrze, że wszyscy wiedzą, wszyscy w przedsiębiorstwie, bo ich te akcje, co oni mieli prywatne, nagle się zrobiły, że oni mogą sprzedać i sprzedawali niektórzy. Niektórym daliśmy akcje, zaraz powiem, że one miały vesting period. To znaczy, że jak dostałeś na przykład 1000 tych akcji, to musiałeś być w kampanii 3-4 lata. To pierwszy rok, niech będzie, że 3 lata akcja. To jeden rok, 1/3 można sprzedać. Jesteś 2 lata, następno już 2/3 masz. Po 3 latach mogli sprzedać i jak dostali akcje oficjalne na giełdzie, to tak dalej to było. Mogli sprzedać, ale jeszcze tylko część, bo nie wszyscy byli już 3 lata, wiesz, tam. To nie jest skomplikowane, ale takie formularze trzeba robić, bo inaczej
naprawdę nie można nawet iść na giełdę, bo oni nie chcą, żeby wszyscy na przykład chcą coś zarobić, to wszyscy sprzedają nagle z kampanii, to inwestorzy myślą, że przedsiębiorstwo się rozpada, bo wszyscy sprzedają. Także ja nigdy nie sprzedałem, to był błąd. Nie mam tutaj wpisane. Chcę wam powiedzieć z góry. Ten mój zarząd, z jednej strony idioci, dlatego że ja miałem formularz, mogłem sobie ustawić po roku, bo byliśmy na giełdzie parę lat, że ja mogę dostać tyle i tyle, sprzedać. Co to znaczy, że czy cena jest w górze czy w dole? Jakbym miał formularz, moi koledzy w innych przedsiębiorstwach tak robili. Oni powiedzieli, oni co miesiąc będą sprzedawać 1000, 2000, 10, nie ma znaczenia. To wolno robić, dlatego że nie wiesz, pomimo to, że ty prowadzisz biznes, to ty naprawdę nie wiesz, czy będzie w górę, czy w dół, bo nie możesz kontrolować cenę akcji. To tak myślimy, ale to nikt z nas nie może. I to tak jak pogoda. Ja myślałem, dzisiaj będzie lało, a jak jest pięknie. No. Także, no i anyway, ja nie powinien się był słuchać ich, bo oni mówią, o Alek, jak ty coś sprzedasz, czy coś tego, to pomyślą tam, że przedsiębiorstwo może coś nie będzie dobrze na przyszłość. I tak durny słuchałem, aż zobaczycie dlaczego. Żałuję, ale anyway, dalej idę. Chcę tylko powiedzieć, że nigdy nie miałem szansy sprzedać. Liczyło się dla ciebie prawda w tej firmie i tak dalej. A teraz firma wchodzi na giełdę, zaczynają wartości, nie wiem, pieniądza, czyli zyski najważniejsze, a czy te wartości się nie w tym momencie w twojej firmie nie zatraciły? Wartości? No takie, no nie wiem, jak, czyli to jest wartości socjalne, to, bo ty się opierałeś na jakiś, nie wiem jak to, no miałeś swoje wartości, nie? W firmie, że wspierałeś rodzinę. No ale tak, ale czy przez to, że na, nie, przez... No ale ja dlatego się pytam, czy się to realnie nie zmieniło, jakaś relacja do pracowników i... A nie, ja to mogę powiedzieć w ten sposób. A jak przed tym, co żeśmy poszli na giełdę, to wolno nam było przede wszystkim dać pewne akcje do rodziny. To się tak nazywa friends, family and friends. To był jakiś procent. My, Halina i ja daliśmy wszystkim... I nawet moja sześciennica dostała i inni. I daliśmy im i dzieciom naszym, przepraszam, nie mówię tu, to mogliśmy robić. Jeżeli chodzi o firmę, jeżeli pan mówi o firmie ludzi, jak co się stało, zmieniło, to no, oni wszyscy byli bardzo podekscytowani. I nie tylko to, ale wiedząc to, że oni mają akcje, że kiedyś będą mogli sprzedać, może teraz trochę, a później. Bo po co sprzedać od razu? Jak się wychodzi, to jak jest firma dobra, tak? Znaczy nie tylko, że firma, ale prowadzi się dobrze i zyski i tak dalej, to po co sprzedać teraz, jak na przykład wyszliśmy na $10, a później poszło 15, 20 do 30, tak? To nie wszyscy chcą sprzedać, bo czekają, żeby wartość była większa. Jeżeli chodzi o podejście ludzi i rodzina, no ja miałem problem z siostrą Melita, to już jest inna sprawa, bo jej mąż ze mną nie pracował. Znaczy my się rozwiązaliśmy przed tym, co ja nawet zacząłem w 83 no, oficjalną firmę. On ze mną współpracował, jak ja jeszcze pracowałem w Lockheed. Anyway, nie wiem, czy odpowiadam, może prywatnie, ja ci odpowiem później, jak mnie zapytasz, ja bardzo przepraszam. Czasem mi ciężko zrozumieć ten temat, ale w każdym bądź razie... Życie w Melita, może to odpowie tobie, się nagle zmieniło. Zamówienia i sprzedaż Melita Computers i serwis były teraz najważniejsze. Serwis znaczy, żeby klient był zadowolony. Co kwartał wyniki finansowe musiały odpowiednio procentowo wzrastać. Wszyscy klienci musieli płacić, to była trochę zmiana, na czas. Co znaczy, bo jak jesteście publicznym biznesem, to oni w raporcie trzeba pisać, ile dni, nie wiem jak to się mówi, to ile dni day outstanding, ile opóźnienia jest spłacone. U nas było średnia 65 dni, no ale ja się zawziąłem za nasz ludzi sprzedaży
i zmieniłem program, to taki byłem. I powiedziałem im, że jak oni nie zbiorą te pieniądze od klientów i nie będzie poniżej 60, to oni nie dostaną ich procent, bo oni dostawali procent sprzedaży. Bardzo dużo zarabiali. To ale po jakichś paru miesiącach tak doprowadziliśmy, że ja pamiętam, że wszyscy płacili, średnia była 40 dni, 41. To było bardzo dobrze. I to znaczy mieliśmy gotówkę. Mieliśmy tak w pracy. Także co się stało? Oczywiście życie się zmieniło, bo ci analitycy dzwonili często, pytając o zamówienia, o nowe produkty, co wychodzimy i tak dalej. Chcieli wiedzieć procent wzrostu gotówki i tak dalej. Co kwartał mieliśmy konferencję telefoniczną, gdzie ja, jako chief executive, ten prezes przedsiębiorstwa, co prowadził dziennie wszystko, i nasz chief financial officer, ten finansowy, księgowy, ten główny księgowy, to się mówi, dostawaliśmy pytania, na które musieliśmy być z góry przygotowani. To co znaczy, że przed każdą konferencją omawialiśmy wszelkie możliwe odpowiedzi na hipotetyczne pytania. Ja jestem hipopotem. Mówi ta głowa. Szczerze, lecz bardzo ostrożnie odpowiadaliśmy na ich zagadkowe pytania. Zawsze szukali coś. Ci analitycy zawsze próbowali dostać jakieś dokładne odpowiedzi, żeby mogli przewidzieć naszą przyszłość. Tak więc przewidzieć cenę akcji. No tak próbowali. To jest teraz nielegalnie, ale kiedyś było, że oni tak próbowali. No i oczywiście my wiedzieliśmy, że trzeba być ostrożnym i pewne rzeczy można było mówić, pewne nie. Wtedy, tutaj się zaczyna, poznałem w tym czasie Andrew Filipowski. Ja jego nazywam Flip. Chcę, żebyście o tym wiedzieli, bo może znacie nazwisko, czytaliście, bo on, jego nazwisko na całym świecie zawsze wędruje. Jego poznałem w 1998 roku. To było podczas negocjacji z jego firmą. Jego firma, możecie sprawdzić, wtedy się nazywała tamta Platinum Technologies. Ta firma sprzedawała aplikacje, software dla inżynierów do pisania, testowania i dokumentowania programów. Także cokolwiek nasi inżynierowie robili, to oni taką platformę budowali, że można poprzez ich te platformy, application, można napisać i później testować i to. To było coś takiego, nas ta inwestycja kosztowała 1,5 miliona. I po jakimś czasie Flip mnie zaprosił, bo ja po polsku mówię, on też, pomimo, on wyjechał, był bardzo młody. Jakoś to wszystko z Polską się winie, także może ciekawe dla was. On mnie zaprosił, zaraz, gdzie ja się zgubiłem. Tak, zaprosił mnie, żebym uczestniczył w jego board of directors, to znaczy w zarządzeniu jego. Zarządzenie jego firmy. Rada nadzorcza. Rada nadzorcza, okay? Ja będę mówił board of directors, to jest rada nadzorcza, bo ja nie potrafię. Dziękuję bardzo. To Flip zaprosił mnie, no i ja się zgodziłem. W ciągu paru miesięcy, jak chodziłem, jeździłem 2-3 razy na ich zebrania, to obserwowałem tego Flipa, znaczy jego i jego strategii i jego ludzi, jak oni współpracowali. I tak szczerze powiem, że byłem pod dużym wrażeniem. Także po jakimś czasie, z rozmową z Haliną i naszym zarządem, to my również zaprosiliśmy jego, żeby był w naszym board of directors. Translation. On akceptował to zaproszenie dość szybko i zaczęliśmy bliżej współpracować. Także jego poznałem dalej. Ja na jego tam zarządzie, a on na naszym. W roku 2000, żeby dalej rozszerzyć nasz produkt, bo pamiętajcie, nasze produkty, jak wiecie, wszystko co robiliśmy, to komunikowało się z klientami poprzez głos.
incoming, outgoing, do przodu, wewnątrz, zewnątrz i tak dalej, prawda, do tego czasu. Ale ja zawsze miałem idea, taki koncept, że trzeba się komunikować z ludźmi i mam patent na to też, w jaki sposób oni chcą. To jak klient sobie poprzez komunikację tam poszedł na website czy gdzieś powiedział, nie chcę, żebyś mi dzwonił, nigdy. No to bank powie, czy ktoś powie, no jak się mam komunikować? Możesz mi napisać maila, możesz mi napisać tekst, możesz mi wysłać faks, możesz robić co chcesz, ale nie chcę, żebyś mi dzwonił. Co robicie? No co można zrobić? To mój taki koncept był przecież, wszystko co mówię jest bardzo proste, to żaden koncept nie jest jakiś wymyślony, wielka rzecz. To jest normalnie naturalny progres. To ja pomyślałem, że już dawno przedtem, bo u nas to wszędzie w różnych office to pisało, all remote i było wszystko on the go i że człowiek mógł wszystko robić z każdego miejsca na świecie. To był taki koncept już latami miałem przed tym wszystkim. W każdym razie rozszerzałem jego i zdecydowałem, że ja chcę znaleźć internet biznes, taki biznes, który budował automatyczne e-maile. Dlaczego? Bo chciałem to podłączyć, żeby nasz system nie tylko dzwonił, ale również mógł odbierać maile i e-share się ukazało. Z różnych firm, co przeglądaliśmy, e-share z Nowego Jorku spodobało mi się najlepiej. Co ich product robił? Jak mail przyszedł, mieli bazę daną, która mogła podać różne odpowiedzi. To mieli inteligencję wbudowaną w bazie danej i program, który czytał maila, z niego wyciągał pewne słowa i budował odpowiedź sam. To kupiłem tą firmę za 78 milionów, żeśmy kupili ich za stack, także ja nadal miałem kontrolę w Belita, ale nie chciałem cash, no, gotówkę się nie używa. Ja nie, flip używał, ja nigdy, bardzo rzadko. W każdym bądź razie żeśmy kupili tą firmę, połączyliśmy się. Kilka miesięcy po kupieniu i połączeniu sytuacja się stała dość trudna. Ich dyrektorzy, pomimo tego, że ja w trakcie negocjacji i przecież do wszystkich ludzi, employees, pracowników tam do New Yorku jechałem, tak jak wy, było może 100 osób tylko, oni byli mniejsza firma. Z wszystkimi rozmawiałem, mieli pytania, jakieś 5 godzin z nimi byłem. Wszystko wytłumaczyłem dokładnie ludziom i inżynierom i marketing i to, co będziemy robić. Byli bardzo podekscytowani, dlatego ich board of directors się zgodzili sprzedać, no oczywiście. I nawet ci owners, tych dwóch, co zaczęło. Wszystko fajnie wyglądało, ja sobie myślę, będę budował system, będzie dzwonił, będzie maile wysyłał, będzie czytał maile, tak? To wszystko, tak jak, no tak, ta wizja, no się idzie do przodu. No ale po kilku miesiącach ci wariaci zaczęli mi tworzyć sytuację, no nie mogłem jej naprawdę kontrolować. Oni sobie próbowali zacząć dyktować mojej company, bo ja mówię moja z tego punktu, że ja byłem chief executive, to mam prawo powiedzieć, że moja, bo ja kierowałem tym biznesem. Zaczęli dyktować kierunek rozwoju. Domagali się nawet zmiany firmy, nazwy od Melita. Po pewnym czasie poszedłem im na rękę i zmieniłem. Byłem dury, ja nie zrobiłem. Nikt z naszych tych się nie zgodził, bo Melita 20 lat, czy 18, no może 17, mieliśmy bardzo dobre opinie i tego. I nazwa była znana. Wszyscy nawet do dzisiaj są systemy w różnych państwach. Ja dury nie jestem. Anyway, ja myślałem, że coś zrobię, co oni chcą, to może jakoś się uspokoją ci idioci. Ale nie tylko domagali się to, oni zaczęli jakieś krętactwo robić. Ja wyjechałem na wakacje z żoną i może z dziećmi, nie pamiętam, coś nie pamiętam, ale wyjechaliśmy, nie wiem, na 2-3 tygodnie do Francji i ja zawsze, jak wyjeżdżałem zawsze to do Paryża i tego, do naszego office, z ludźmi, to no, i w tym czasie wakacje. Moje wakacje, wiecie jak były? Chodziłem na plaży,
albo jeden, albo dwa telefony i krzyczałem. Nie tylko to, podchodziłem na lunch, ja pamiętam jak dzisiaj, był telefon na ścianie też, to jak tutaj zgadałem, czasem miałem jeden telefon, tu wykręcałem i miałem taki kołd i tu krzyczałem. Ten kwartał się kończy. Ile, co jest? Ile brakuje? Mieliśmy sprzedać na tyle. Co się stało? O, oni nie chcą zamówić. Dlaczego nie chcą? Co tego? I tak, no ja tutaj, ja co, sprzedałeś? Tak, bo pod koniec kwartału, jak się jest na publicznej kampanii, oni mają pewne expectations. Oczekiwanie mają. Analiści, oni mówią, że tyle i tyle będzie stak, 2 centy więcej, jeden, to takie wariactwa. Ja nie wierzę w to w ogóle, bo po co prowadzić biznes co quarter, co kwartał? Powinniśmy mieć biznes, który pracuje latami, a nie jakieś wariactwa. No, zrobiłem błąd. No, ja wam mówię z prawdziwej strony praktycznej. Wyjechałem na wakacje i mówię wam, no, wróciłem i ten idiota, ten, co prowadził Isher, on teraz już był wiceprezydent pode mną. Nie wiem, jak to się stało. Byłem absolutely, no, furious, tak? I byłem zdenerwowany, że on przekonał naszego finansowego tego, żeby jemu dać budżet, jak mnie nie było, na jakieś 2 miliony dolarów i on podpisał reklamy Wall Street i jeszcze jakieś wariactwo. A my mieliśmy o tym rozmowę przedtem. Ja mówiłem, żadne reklamy nie robimy w Wall Street. Kosztuje 50 tysięcy za każdą i trzeba promenerować, wiesz, parę miesięcy czy na rok, bo reklamy nie robisz raz, to trzeba cały czas, żeby ludzie... I kurczę, Felek, podpisali to i za późno, nie mogłem już zmienić. I za następne parę miesięcy, zamiast co przez 20 lat, każdy kwartał mieliśmy zysk i nigdy nie pożyczyliśmy pieniędzy. Nie potrzebowaliśmy pożyczyć, mieliśmy dużo pieniędzy, ale zaczęliśmy, znaczy było, pierwszy raz w życiu mieliśmy straty, spadł, nie mieliśmy zysku. Ja myślałem, że no, dostanę hard attack i naprawdę no, atak serca. Ja jestem bardzo szczery, może inni ludzie inaczej mówią, ale ja tak mówię do was, że naprawdę zacząłem nie bardzo się czuć. Pomimo tego, że zawsze biegałem prawie co drugi dzień, jakieś 6-7 mil zawsze tego, bardzo tego, bo tam miałem myśli, jak sport robiłem trochę. Ale pomimo wszystkiego zacząłem się czuć niedobrze. No co mogę, nie będę kłamać was. Ten stres to mnie no, normalnie doprowadzał, że pamiętam, że ta ręka coś mi drętwiała i to. Chodziłem do tych kardiologów, oni sprawdzali, powiedzieli, ty jesteś perfekt, tak biegałem, nie wiem, nic nie jest. A ja mówię, jest, bo ja niedobrze się czuję. Rozmawiałem z żoną i żeśmy postanowili, że coś trzeba zmienić. Okay? Mówię wam jeszcze raz prawdę. To co, zdecydowaliśmy poszukać jakiegoś biznes partnera. Nie sprzedać naszą firmę, połączyć się z kimś, kto umie prowadzić biznes, jest, ma podobny, wizję podobną i tak dalej, i tak dalej. Z powrotem zatrudniliśmy Montgomery Securities, którzy nas wzięli public i również oni pomogli kupić Isher, to samo. Ich bo znałem tych ludzi, szukali, wiecie co? To śmieszne powiedzieć. W końcu wybraliśmy company, co Flip zaczął. Ten sam człowiek, ja u niego byłem na zarządzeniu, on u mnie. Także on zaczął prowadzić firmę i kupować. On zaczął Divine Inc. się nazywało. Divine. Jak zobaczycie, co to znaczy, to jest tak jak od Boga, Divine. Jak się mówi? Posta? Boska, tak, tak. Takie. To powinien był być sygnał do mnie, idioty, że to nie powinien się łączyć. Ale ja jego znałem. Nie tylko to, co wam powiem szczerze. On w banku miał, w tej Divine, 400 ponad milionów dolarów przede wszystkim. Bo ja nie jestem całkiem dury, nie jestem, ale prócz tego, nie, słuchajcie, na jego board of directors, wiecie kogo on miał? To jest shocking. To powinno być napisane wszędzie i jakoś to unikło i nikt nie wie. To jest tak, jak słyszeliście o Enron, te wiele lat temu ten ich chief executive umarł później gdzieś w pryzny. On umarł, bo z Arda tak, bo to, co on zrobił, tyle ludzi zniszczył. To samo ten zrobił, troszkę mniej, ale na wielkie pieniądze ten idiota to zmienił, bo
Nie wiem dlaczego, nie wiedziałem to. Ja widziałem, że on jest dosyć mądry. On sprzedał swoją firmę, posłuchajcie, to Platinum Technology, to był czerwiec, no, 1999, Filipowski, ja byłem na jego board, tą company, on sprzedał Platinum Technology za 3,5 miliarda, do tego czasu. I jego ludzie, co pracowali, wiceprezydenci, jakiś z 8, najmniej jeden dostał 25 milionów gotówka, a najwięcej do 100. Tak podzielił z nimi. On sam jakieś 300 milionów wziął. Anyway, z nim się łączyłem, bo myślałem, że on jest fajny i nie tylko to. Na Board of Directors miał Microsoft. Włożyli Microsoft Investment Group $100 milionów. No, liczcie ze mną. Możecie czytać to, bo to nie jest, znaczy ja nic nie mówię nieprawdy. Nigdy nie kłamię, anyway. Mówię to 100 milionów Microsoft, tak? Mieli, dostali 16 milionów shares. 16. Ja miałem z moją żoną 35 milionów shares. Jak sprzedali, jak żeśmy się połączyli, moje 11,395 miliona shares były zamienione potrójnie, to jakieś 35 mieliśmy. Patrzcie na wartość, co ja straciłem później. 100 milionów Microsoft włożyli i dostali 16 milionów akcji. Przepraszam, mówię shares, akcji. A SAP, ta German company, znacie SAP, to wszystko ta... Ja, SAP, oni włożyli 50 milionów. Michael Dell, Dell Computers, Michael with his investment też jak jest 50. Hewlett Packard włożyli 50 milionów. Jak wy byście zobaczyli Board of Directors, wszystko razem, jak się podliczy, ja zaraz powiem dlaczego, to było ponad 1 miliard dolarów. Mi się zdaje, jak ja przeliczyłem, to było 1,4 miliarda, że investment i inni włożyli w ten... To pomyślcie, ja się łączę z takim, tak? I widzę, kto jest na board of directors, widzę, ile pieniędzy wkładają. No to dla mnie, ja sobie myślę, przyszłość jest okej, okay, nie? To jest, to było oktober 2000 rok. Po połączeniu się z nim, mówię wam prawdę, historię. Te pierwsze 3 miesiące było okej. Okay. Ja nadal, znaczy, pracowałem z moimi ludźmi, jeździłem po świecie, próbowałem tego i mówiłem o Divine teraz. Mówię, że mamy wizję, bo mieliśmy prezentację taką, co ja z Flipem, żeśmy współpracowali wtedy, że tak wygląda, będziemy to łączyć, to on kupował i zaczął kupować przedsiębiorstwa, co w naszej umowie tego nie było. Bo ja miałem z nim dokładny kontrakt, wszystko było wyspelowane, dokładnie. Że ja będę na board of directors w całej Divine, w tej całej company, co była duża. Mieli jakieś 5000 ludzi. Że ja będę chief strategy officer, to znaczy, że wszystkie technologiczne idea, one, ja mam to reprezentować. To mój direction na całą company, cokolwiek on łączył. Miałem być prezesem CIM, to było ode mnie to wyszło, Customer Interaction Management, ja to wymyśliłem latami, tą nazwę. To ludzie, co w różny sposób się komunikowali. Ta dywizja, ta sama dywizja, Melita i te dwie, trzy inne kompanie mieli obroty na papierze $600 milionów. Ja miałem być prezesem i tak dalej, i tak dalej. Możecie zgadnąć co? Po 3 miesiącach jak on ściągnął wszystkie pieniądze z banków, mieliśmy pieniądze w Anglii, mieliśmy w Atlancie, bo robiliśmy biznes po świecie, prawda? Potrzebowaliśmy no, different currency, different, to mieliśmy waluty różne. Mieliśmy około 20 milionów, on to ściągnął, po 3 miesiącach mniej więcej, ja do niego dzwonię, on nie odpowiada. Dzwonię do sekretarek, on miał 2-3, nic. No, ja miałem wielki kłopot, bo ja zacząłem widzieć, że on kupował przedsiębiorstwa, które miały ogromne długi.
Dam przykład, nie wiem, czy znacie. March First. March First to była service company w Niemczech. Mieli 2000 ludzi, którzy byli serwis. Oni instalowali networki, robili różne rzeczy. On ich kupił. Nie wiem, jak, nie pamiętam, 50 milionów shares, może, czy 20, nie wiem. Moja porcja, tak, ja miałem, jak ja się połączyłem z nim, miałem jakieś 15%. To już oczywiście już nie miałem kontroli, bo miałem 35 milionów shares. Ja już zapomniałem, ile było całość. No, było dużo więcej niż 35. To on zaczął kupować przedsiębiorstwa, które w ogóle żaden sens nie miało. To ja jadę do Niemiec i rozmawiam z tym głównym, co on kupił, się pytam, co tobie Flip powiedział, bo on mi nie odpowiada na telefon. On mówi, o, my będziemy instalowali różne networki i inne te rzeczy. Ja mówię, kogo, co? Melita, ja mam swoich ludzi. Znaczy, oni wiedzą, my mieliśmy w Niemczech, mieliśmy systemy, mieliśmy wszędzie w Europie, zachodniej w Europie, nawet w Polsce mieliśmy tu systemy, wprowadziliśmy w bankach. Tak, byliśmy, naprawdę, niedużo, może 5, ale ten facet w Niemczech mi mówi, kupił naszą company, on mówi, że będzie nas potrzebował, to ja mówię, co wy teraz robicie? Nic. Ty wiesz, co on zrobił? Janusz, on podpisał, Filipowski, z tamtymi umowy, nie tylko ich kupił, on im zagwarantował, tym ludziom, nie wiem, czy 2000 było całość, ale było część, połowa przynajmniej, co serwis robi, że oni będą mieli pewną pensję gwarantowaną, dopóki Flip czeka, żeby jeszcze inne biznesy kupić, bo wtedy będzie serwis i będziemy potrzebowali ludzi. Jak ja to usłyszałem, no szlak mnie trafił. No, po co? I mieli długi na 80 milionów dolarów. Nie pracowali. I później kupił jakieś 5 innych, a ja tam siedzę, się połączyłem z człowiekiem i co ja widzę, to jest tragedia. Jeden biznes za drugim kupował, w ogóle nie miało sensu. Ja dzwonię do Chief Financial Officer, Michael Colonnade, to jest jego ten kroni, co ja mówiłem. Ten Michael dostał 100 milionów, bo on był jego chief finansowy w tamtej, w Platinum. Ja do niego dzwonię, nie odpowiada. A przedtem mi odpowiadał, bo zawsze raporty dostawałem. Przecież byłem executive. Próbuję do innych się dodzwonić. Wiecie, co się stało? Nie wiem, wyszły nowe telefoniczne książki, bo mieliśmy 5000 ludzi. Mojego nazwiska nie ma więcej. Ja zniknąłem w ogóle. Nigdy w życiu mnie nie zaprosili na board meeting. Nigdy. Nigdy mnie nie wybrali na board. Nigdy w życiu nie dali mi, albo siedzieliśmy. Ja mówię wam, idę według kontraktu. Miałem być prezesem tego CIM? Nic. W ogóle nie dali mi pozycji żadnej. Nic nie miałem. Idę do swoich ludzi. Ty rozumiecie? Ludzie, którzy, ja ich prawie kochałem, jak moja familia. Idę do tego Chief of Engineering i mówię, chodź, zrobimy to. Ja tam się nie chciałem... tam ich smucić, że Flip tego. Nie mówiłem o tym, tylko mówię, chodź, zrobimy to, bo mieliśmy wypracować nowy ten. On mówi, Alek, ja nie mogę. Ja mówię, dlaczego? Mi powiedzieli, że nawet z tobą nie mam rozmawiać. Ja rozmawiam, bo wiesz, mamy relationship wiele lat, może z 15, przecież codziennie gadaliśmy. Tylko Polacy zawsze ze mną rozmawiali. Ja wam powiem, to jest jedna rzecz, że się przysięgam nigdy do dzisiaj. Nawet się spotykam czasem. Ale inni ludzie, tak się zawiodłem, dlatego chcę, żebyście wiedzieli, bo to jest taka sytuacja. No na 1,4 miliarda dolary on strwonił, ten człowiek, Filipowski. To jest taki oszusta. Ja nie wiem, jak on w ogóle nadal istnieje, ale mam co powiedzieć, że pomimo tego, że miałem kontrakt, pomimo tego, że wszystko było wyklarowane, wypisane, co ja będę robił. Nic, ani jednej rzeczy on nie wykonał i tego. I prócz tego ludzie nie mogli ze mną mówić. To ja w końcu, jeżeli chodzi o technologię, to Melita zaczęła, następne parę miesięcy stali w miejscu. On brał naszych inżynierów, żeby robili rzeczy na jakieś inne wariactwa. Nie wiem co i jak, ale ja nie rządziłem, ja nie miałem sekretarkę, ja z nią cały czas gadałem, ona i narzekałem, ona
wszystkie dzieci przychodziły. Ja nie miałem nic do roboty. Oni mi nic nie dali, nic mi nie pozwolili i decyduję. A jak w końcu się dobiłem, w końcu, co ja zrobiłem? Napisałem raport, bo nie chciałem, żeby po prostu moja opinia i tak dalej uniknęła, żeby ludzie nie wiedzieli. Napisałem raport i wszystko wynotowałem o tych przedsiębiorstwach, co on kupił. Ile wydał pieniędzy, ile to przedsiębiorstwo zarabia, ile ma długów, ile traci pieniędzy. Okej? Było jakieś 8 różnych tych połączonych. Jedyny biznes, który robił pieniądze, to była moja Melita. Wszystkie inne 7 tylko mieli długi i tracili pieniądze. Słuchajcie, chłopczyki, dziewczynki tutaj. To jak jesteś, masz nawet 5 lat, jak umiesz dodać 1 i 1, to chyba 2 wyjdzie, nie? Czy myślisz, że 3? To jak ty to dodasz, to wiesz, co wychodziło? Że wszystkie pieniądze, wszystkie, jak się wypłaci długi i to i tamto, będzie bankructwo będzie w tym. Ja wyliczyłem, że będzie w styczniu. Pamiętajcie, się połączyłem z nim oktober 2000. Przeliczyłem, że w styczniu 2003 będzie bankructwo. Się pomyliłem dokładnie o 11 dni, bo byłem zwolniony 11 lutego i oni mnie zwolnili pierw, a parę dni później ogłosili bankructwo. Nie, to ja nie muszę, możemy skończyć, ja tylko mówię. Wiecie, jedną rzecz, co się obroniłem, byłem trochę mądry, trochę. Wszyscy inni stracili, bo te 8 przedsiębiorstw, czy 9, może nawet 10 było. Przecież tamci ludzie, tak jak ja, budowali te przedsiębiorstwa swoim życiem, swoim potem, krwią. Przecież jak się buduje coś, to wiecie, no to nie jest tak o byle jak. Się wszystko daje w to. Takie ryzyko się bierze i jak się sacrifice, jak się mówi sacrifice? Poświęcenie i rodzina. Kurde, taki byłem zły. Co mogę robić? Jedną rzecz to miałem. On nie chciał mi tego dać, ale miałem opcję. W moim kontrakcie miałem opcję, że nie ma znaczenia co i jak. Mam prawo sprzedać. Ja wiem, że mówiłem wam, że nigdy nie sprzedałem swoich akcji, prawda? Mówiłem, nigdy. Ale miałem opcję z nim, że mogę sprzedać pewny numer akcji do przedsiębiorstwa. Wiesz, bo przedsiębiorstwa, wiecie, czasem wychodzą i mówią tak jak Apple, będziemy kupować z powrotem, wtedy idzie stak w górę, bo się dzieli na mniejsze numery i tak wychodzi. Ja nie miałem aż tak dużo, ale jakby nie było, było trochę pieniędzy w tym, parę milionów, to mi się udało, bo miałem to w kontrakcie, a co zrobiłem? Ale ja pamiętam, jak on się bił o to, to mi wtedy to wyszło, że coś nie tak. Ja miałem, właściwie miałem niedobre uczucie i parę dni przed połączeniem ja poszedłem do swojego zarządu i mówię, ja nie chcę. Naprawdę, to było tydzień przedtem, powiedziałem, nie chcę się łączyć. Jakieś miałem niedobre uczucie, bo przeczucie, okej. Okay. A co jest uczucie? O, jak się kogoś czuje. Okej, okay, przepraszam. Ja wam powiem co, ten człowiek Filipowski, musicie o nim czytać, Andrew Filipowski. I nie wierzcie w nic, co pisze. On jest wielkim, wielkim oszustą. To jest... Ja wam powiem jedną rzecz jeszcze. Platinum Technology, sprawdzicie. Mieli obroty na ponad 1 miliard. Przez 11 lat on nie budował. Ani jeden kwartał nie był pozytywny. Każdy kwartał pieniądze tracił. Teraz to 70% giełdy jest tak. No, ale on tak prowadził i jednak sprzedał za 3,6 miliarda i gotówkę. Anyway, to nie wiem jak, tak sprzedał Computer Associates, byli najwięksi po Microsoft, największa software company, CA. On i ten CEO, którego za bardzo dali do więzienia, on coś tam szukał. Ja myślę, że oni dwoje tam uszukali. Ten Computer Associates dał mu gotówkę, 3,6 miliarda. Mówię wam, to jest tak jak Enron. O tak, za WhatsApp. Kupił, ja, WhatsApp. 19 bilion, to jest wariactwo.
A co to robi? Nic, ja nie wiem, tam oni dopiero wprowadzają, ja nie wiem, oni to liczą poprzez, oni liczą ile klientów masz, dlatego że tam mają 400 milionów klientów, oni dzielą to i to i to i wychodzi, bo jak masz micro, masz Facebook, tak? I oni mają 1,1 miliard customerów, tak? Klientów, to, a cena Facebook jest, niech będzie 50, 38, to oni to mierzą, dzielą tą sumę na ile klientów i taką samą formularz oni do WhatsApp zrobili. A WhatsApp to jest nic, a Facebook oczywiście. Anyway, mam kończyć czy idziemy dalej? O. Tak. Ja panu powiem, tak, ja wiem, ale dziękuję serdecznie. Ja się zgadzam. Ja bym chciał mieć taki, jak się mówi, tupę, taki bym chciał mieć motywację właśnie. Ja powiem wam za chwilę, co jak, ale no, masz rację, no 100%. Bo jakby nie było, jak człowiek ma pełno pomysłów, takie różne, całe życie, to jak można przestać i tak tego. W każdym bądź razie zbankrutowali, tak? Bankructwo przyszło, co zrobili, a tak byście wiedzieli, to było w lutym, to w Ameryce się tworzy taka grupa, która bierze te wszystkie assets, jak się mówi assets? Syndyk. Ja nie mam pojęcia. Assets, to wszystko, co mieli. Majątek, majątek i dzielą to i tak dalej, ktoś może kupić. Moja firma Melita, bo oni rozłączyli Melita i Ishe, bo ja ich połączyłem, jak ja pracowałem, ale nie tak całkiem, bo oni mi dali kłopot, mówiłem wam, oni byli w Nowym Jorku i tu i to. To oni, firma z Indii kupiła Ishe, a Golden Gate Investors, możecie sprawdzić, kupili Melita. Golden Gate Investors, a nie wiem ile zapłacili, ale ja próbowałem Melitę odkupić. Bo oczywiście jak jest zbankrutowane wszystko, no to ceny są, zamiast dolar to jest 5 centów. To ja oferowałem im jakieś, nie pamiętam, 28 milionów i odrzucili moją ten ofertę. No ja się biłem, znaczy próbowałem to i tego i nic z tego nie wyszło. Oczywiście Golden Gate, to oni na biliony mają, to są, nie są ich pieniądze, to investors. To kupili ich, kupili Aspect, kupili moją kompetycję, co się nazywała. Pierw był Davax, później się nazywali. Nie, Aspect, no Davax później się zmienił. Nie wiem, coś software też było. Nie wiem. Wykupili kilka, i Melita istnieje, ale pod nazwą Aspect Software. Okay, oni współpracują, mam kolegów tam. Nie ma już aż tyle ludzi, ale jest może z 200 osób, nie wiem, co znam, a innych nie wiem. To, tak się to stało, okej? Okay? Pytanie tutaj jest. O, proszę. Ja chciałem dopytać się, nie całkiem zrozumiałem, co... Gdzie jest ta osoba, przepraszam? Tutaj. O. Powiedziałeś, że miałeś tam akcje w kontrakcie. Opcje. I właśnie chciałem, nie całkiem zrozumiałem. O, nie skończyłem ten temat. No i dlatego nie zrozumiałem. Bardzo cię przepraszam. Co się stało, skąd te pieniądze? Bardzo dobry punkt. Bardzo przepraszam. Jak ja zaczynam gadać, to tak nad... Ja jestem degres. To, co się stało? Wszyscy stracili pieniądze, znaczy inni, ale ja nie, bo jak tak mówiłem, to opcje ja... No, tak szczerze, on nie chciał kupić tego. Ja dałem zarządzenie według kontraktu, że ja chcę sprzedać te wszystkie opcje, które według kontraktu mogłem. On mi powiedział, że nie. Alek, to nie jest dobra sytuacja, bo ja to próbowałem w jakimś... Lato 2002. To znaczy się połączyliśmy w oktober 2001. Parę miesięcy później ja wiedziałem, że to przecież widać. On... Dlatego mówiłem, nawet dziecko wie to i to i to. On liczył zawsze 1 i 1 jest 3, a ja liczyłem 1 i 1 jest 1,5. Ja zawsze byłem taki ostrożny. To głupota. Anyway,
mi się udało, ja powiem ci dlaczego, bo jak podpisałem z nim kontrakt, on mi musiał gwarancję mi dał budynek w Chicago, gdzie on, gdzie Divine był, piękny budynek, kosztował może 15 milionów, czy ile, ja miałem jego jako, miałem nie mortgage, tylko ja miałem to jako gwarancję. Tak, miałem lien, miałem gwarancję. I miałem bardzo dobrego, on jest moim kolegą od dawna, adwokat. On ze mną to współpracował. On miał firmę 40 adwokatów, tak już teraz jest retired, ale nie wiem. To on ze mną tak współpracował, że jak podpisałem ten kontrakt oryginalnie z Filipem, z Flipem, to żebym ja coś miał z tego. No, jakby mi nie, daliśmy list, on mówi, że nie chce tego, że nie. My mu daliśmy papiery i pisze, jeżeli nie wypłacisz, to były na miliony, nie wykupisz tą opcję ode mnie, to ja, ten budynek już był w moim nazwisku anyway, wiesz, ja tak bym go, do mnie należał, tylko była taka, takie, było, proszę, tak, to było zabezpieczenie, ale ja mogłem sprzedać ten budynek i dostać przynajmniej 10 milionów, przynajmniej, czy 15 nawet, już nie pamiętam, minimum. Także on mi musiał wypłacić. Jak nie, to ten budynek stracił i wtedy w ogóle bym miał kłopoty. No i tak to było i tego. Ja wam powiem, co najgorsza rzecz jest, to okej, to dostałem tam pieniądze, tego straciłem. Oczywiście wszystkie inne te akcje, wszystkie były zero. To już nic nie sprzedałem przecież wcześniej na giełdzie, także chociaż się zabezpieczyłem tym. Nie chcę narzekać, że jestem jakiś biedak czy coś, ale niemądrze postąpiłem. Wam powiem dlaczego. Przede wszystkim nie powinien był się z nim łączyć. Tak jak zacząłem mówić, tydzień przedtem miałem bardzo niedobre przeczucie. On mi dzwoni, on taki cwaniak. Ja nie wiem, czy on potrafi przez telefon człowieka hipnozę robić, czy co. On dzwoni i w taki sposób, co on do mnie mówił, no ja nie wiem, jakoś zacząłem widzieć znowu, że to będzie fajnie, że tego. On jest taki krętacz i on tak potrafi. Ja wam mówię, że to jest, on jest genius, w tej dziedzinie jest genius. No i co? Powiedziałem nie, a później jakoś przekonał mnie, poszedłem z powrotem, moi ci zarządzeni, ci whatever, dyrektorzy, myśleli, ja idiota. Tu mówię nie, to oni już zaczęli wszystko, rozpakowują te wszystkie papiery, nagle ja przychodzę, idziemy. No i no niepotrzebnie. To, co jest bardzo źle w Ameryce, nie wiem jak jest u was, coś też mnie plecy tutaj, że, no, it's okay, dziękuję, ale że jak się idzie w bankructwo, to mają prawo, ta grupa, co się tym zajmuje, patrzeć do tyłu przynajmniej rok i zobaczyć, jak się weszło w bankructwo. Oczywiście on coś tam kręcił, on tam nie ukradł nic, ale on źle to menadż, to dlatego nie jest w więzieniu, bo jego adwokaci po prostu powiedzieli, on myślał, że będzie dobrze, ale nie było dobrze. To jest tak malpractice, ale nie ma. To, tam była even, nie wiem, grand jury było i oni to investigate, jakieś, ja pamiętam, 6 milionów e-mails, pages, ja to czytałem, nawet tam pisało, że on mnie oszukał. Wiecie co? Znaleźliśmy maila, co Filipowski pisze do jego chief operating officer. No ja mam maila u siebie. On do niego pisze, mówi, jak przed połączeniem z Melita, on napisał do niego, jak idziemy na zebranie, ja chcę, żebyś napisał, że taki mamy zarobek, taki ten, to i to i to. Ja widzę, maila odchodzi od tego, Humanenski był nazwisko tego drugiego. Prawie polskie wszyscy, tamten, ale nie wiem skąd oni są. Nie, może nie z Polski, lepiej mówić nie z Polski, bo ja nie, bo nie, był Amerykanin, nie, ale teraz to dopiero zdałem sprawę, że takie nazwisko, nie wiem. Nigdy go nie pytałem skąd. Anyway, ja znałem tych facetów, oni nigdy nie chcieli później ze mną gadać. W każdym razie ten e-mail pisze, to przed połączeniem, żebyście wiedzieli, bo później była inwestygacja, wszystko przeglądali i pisze, a ten do niego odpisuje, do Filipowskiego, mówi, ja tego nie zrobię, ja nie zmieniam numerów, bo to jest kryminalne. Przecież oni byli publicznym, na giełdzie byli. Nie wolno zmieniać. Przede wszystkim idziemy na zebranie, jak ja będę kłamał.
Filipowski do niego pisze, ja to mam. On pisze, jak nie zmienisz, to więcej tu nie jesteś, nie potrzebuję cię więcej. I to się skończyły maile. Tylko jedno wiem, że przyszli na prezentację i była bardzo dobra prezentacja. Pokazali, że mają 400 milionów, mają to i to. Nie wiem, ile mieli w końcu, nie wiem, ile zarobili. Wszystko oszustwo. On jest taki oszusta, ja wam mówię prawdziwą historię. W każdym razie, co jest bardzo źle, że jak jest bankructwo, oni mogą patrzeć, te committee, przynajmniej rok do tyłu. Co znaczy, że nawet jak Divine wypłacili pieniądze na przykład do Arthur Anderson albo do... Kto robi ich auditing, tak? Wiesz, że taka duża firma to kosztuje 100, 200 tysięcy, 300, wiesz, co roku, bo musisz mieć audyt, tak? Oni sobie mogą żądać, ta grupa, żeby ci oddali pieniądze. To sobie wyobrażajcie teraz, co ze mną było. Ja dostałem wiele milionów, tak? Bo opcje sprzedałem. Zabrali się za mnie. Podali mnie do sądu, miałem 3 sprawy z różnych stron. Oczywiście podali do sądu Filipowski i wszystkich innych na stratę 280 milionów. I powiedzieli, ten lawsuit pisał, że oni oczekują, że pomiędzy mną i im, my im spłacimy te pieniądze, jak te 280. To sobie teraz wyobrażajcie, miałem biznes, który w jednym miejscu, ja się nie chwalę, na giełdzie był warty 600 milionów dolarów. Straciłem biznes, dostałem parę milionów, okej, mi się należało 20 parę lat, okej, ja się nie chwalę, ale myślę, że myślicie tak jak ja. A tutaj oni chcą mi nie tylko zabrać to, oni chcą zabrać wszystko, co mogę mieć. Ja miałem życie fatalne. 2 lata potem, dlatego nie miałem energii. Tam człowiek mnie pytał, czy dlaczego nie zaczynam wtedy. Naprawdę mnie wykończyli. No tak, nie wiem, depresji. Ja, jak ktoś mnie chce bić, to ja potrafię się bić. Także ja nie byłem w depresji, ja byłem agresor. I tak ich biłem i podałem do sądu. I to, ja wam powiem co, miałem 21, przepraszam, adwokatów. Nie mówię w tym samym czasie, ale bo miałem biznes na przykład w Anglii. Budynek należał do mnie i do Haliny. Bankructwo. Ludzie nadal tam są. Nie chcą płacić mi rent więcej. Serwis, budynek trzeba przecież... Czynsz. Nie tylko to. Miałem umowę, cały budynek. Oni byli odpowiedzialni, bo nie wszystkie piętra były za... wynajęte, ale inne co nie, to oni mieli mi płacić. Gdzie tam? To teraz ja płacę za wszystko, a w Anglii, nie wiem czy wiecie, że ten podatek to jest 10 razy większy niż w Ameryce. To na setki dolarów. I tak to szło, że przez 2 lata się biłem, zatrudniłem człowieka z Bostonu, to był jeden z najlepszych, jest nadal bankruptcy lawyer do bankructwa. I żeśmy takich bili, że w końcu mogę się pochwalić, że w trakcie to dużo mnie kosztowało, ale w końcu wyszliśmy pod takim kątem, chcę wam to powiedzieć, bo to jest ważne, że przedsiębiorstwa w Ameryce, jak już są na giełdzie, to muszą wykupić insurance, jak się mówi? Ubezpieczenie. Mieli ubezpieczenie na 50, 60 milionów, to się nazywa liability, directors i officers. Dlatego, że mnie sądzili. Tak, ale pomyślcie, jakie to jest. To jest takie jakieś, jak to słowo jest, nie wiem po polsku, w każdym razie. To jest nienormalne. Tu mnie podają do sądu, że ja jestem jakimś kryminalistą, ale tylko dlatego, że oni uważają, że ja jestem dyrektorem, tak mnie podają do sądu, a z drugiej strony ja nigdy nie byłem dyrektorem. Przecież wam mówiłem, ja nic nie robiłem. Nigdy mnie nie... To, że kontrakt pisze, że ja byłem, to nie znaczy, że ja byłem. Nie. Pierw my podaliśmy ich do sądu, powiedzieliśmy, że chcemy odszkodowanie,
przede wszystkim spłacić wszystkie wydatki, co moi adwokaci mieli, czy, znaczy to mnie kosztowało, i jakieś odszkodowanie, dlatego że ja nigdy w życiu nie byłem tym. W końcu, ja wiem, to jest bardzo ciekawa, to może na książkę pisał o tym wszystkim, tylko o tym temacie jednym, że w końcu my wygraliśmy. Nie tylko, że zapłacili za milion ponad tych za lojerów i jeszcze dostałem odszkodowanie, bo niepoprawnie zrobili i ja nie poddałem się. Chcę po prostu wam mówić, że sytuacje są w życiu różne, ale żeby się poddać, to koniec. Jak wy myślicie, że się poddacie w jakimś czasie, jak biznes coś źle jest czy dobrze, to lepiej nie zaczynać. Bo ja mówię, trzeba walczyć zawsze i być uczciwym i wtedy się jakoś uda. Okej. Okay. Jeszcze ile stron mam, ale już, co mam jeszcze powiedzieć? Dobrze. To tylko powiem, co robię i decyd, tak? Bo ty mnie prosiłeś. Okej. Okay. Straciłem zaufanie naprawdę, nie do wszystkich ludzi oczywiście, ale współpracować z biznes ludźmi, to już jakoś nie mam do tego jakiegoś takiej motywacji. Ja powiem wam dlaczego, bo mieliśmy bardzo dużo, znaczy ludzi, jakieś 800 ponad na świecie i tego, i ja czułem się jak byliśmy blisko tego. Jak to się wszystko stało, to no i Melita, ludzie przecież pracują, nie stracili pracy pierw, wiesz, ja tam mnie zwolnili, a oni tam wykupili, po prostu mnie nie chcieli jako prezesa Melity, znaczy jak wykupili, bo oni mieli swoich ludzi tam, ci Golden Gate. To co ja mówię, że bardzo, to parę osób może do mnie zadzwoniło i to mnie bolało bardzo. Jestem taki, nie wiem, to tak przykro. To ja sobie tak myślę, co zacznę, to kogo zatrudnię. I jest kilka osób, co bym zatrudnił. Mam bardzo dużo zawsze konceptów, ale tak zaczynam i miałem taki mały biznes tu i tam, ale jakoś nie miałem motywacji. W każdym razie, co ja robię? Po tej katastrofie to zdecydowałem się pomagać ludziom i organizacjom dużo więcej niż poprzednio, aby mogli uniknąć pewnych niekorzystnych sytuacji i oczywiście mam na to więcej czasu, prawda? Także jestem na kilku board of directors i mam wiele rzeczy, ale tak tylko kilka powiem i dziękuję. Mamy organizację w Atlancie, się nazywa Chopin Society of Atlanta. Bardzo lubię klasyczną muzykę i Chopina. Się urodziłem w Kłodzku, tam Chopin niedaleko grał kiedyś, tam Polanica, Kudowa, to tak dalej. No i to jest organizacja, która promująco muzykę Chopina wśród młodych ludzi. To robimy koncerty i tak dalej, świetni pianiści przyjeżdżamy, a dzieci młode za darmo, rodzice płacą $20 i mam różne kompetycje. To jest jedna taka organizacja. Druga, jestem na board, jestem Proclaiming Justice to the Nation, bo to jest proizraelska organizacja walcząca z antysemityzmem, fanatyzmem i organizacja, co popiera prawa kobiet. Także bardzo dużo na tym pracuję. Byłem teraz w Watykanie, zaprosił mnie Pope. Pojechaliśmy tam, to było w ostatniej chwili, ja byłem u syna na wakacjach. Znaczy, ja zawsze na wakacjach, ale byłem u niego. On pracuje i tam się bawiłem z moimi wnuczkami, dwóch chłopców mam tam. I dostałem telefon, Alex, zbieraj się, jedziemy do Watykanu, zaprosili, możemy, że Pope będzie jechał do Izraela, on będzie mówił. No i pojechaliśmy, było bardzo fajnie. To na tym pracuję. Następna rzecz, szkołę wybudowaliśmy, się nazywa Temima, to moja żona była ta główna, co organizowała. Oczywiście moja żona zawsze mówi, ona jak coś dostaje, jest na board i urządzenia, to ona mnie zatrudnia. Ona mówi, ja Alka zatrudnia, bo on bardzo dobrze, ja na telefonie dzwonię i zbieram pieniądze. No ona nigdy by nie zadzwoniła. Ona mówi, moja żona, ja się boję pytać ludzi o pieniądze. Ale w pracy zwalniała, ale tu dzwonić nie będzie. To w każdym razie mnie zatrudniła i zebraliśmy jakieś 5 milionów poprzez 7 lat i szkołę teraz budują. To jest szkoła edukacji dziewcząt
pochodzenia żydowskiego, bo no, jestem Żydem i uważam, że wielkie zmiany się dzieją na świecie. Może Izrael nawet nie będzie istniał, ale dla mnie jest ważne to, że my jako ludzie jesteśmy ludźmi. Ja myślę, że nie jesteśmy jacyś zwierzęta, tak jak Iran i inni mówią, że my jesteśmy rats, my jesteśmy niczym, że my Żydzi po prostu wprowadzili nieszczęście na świat. Tak mówią, no, a ja się biję przeciwko temu, bo myślę, że przynajmniej ludzie, co ja znam, to mają dobre serce i próbują właśnie dobre rzeczy robić. W Georgia Tech, tam gdzie ukończyłem szkołę, to wiele rzeczy robię. Jestem na Board of Advisory. Tu pomagamy ustawić kierunek edukacji dla przyszłych inżynierów, podkreślając praktyczne eksperymenty, multidiscipline laboratorium i innowacje. To wprowadziliśmy teraz Georgia Tech, jakbyście czytali, to współpracują studenci z innymi działami i z medycyny i budują piękne rzeczy. I ja pomagam trochę, żeby budować nowe przedsiębiorstwa i mają bardzo dużo ideas. Nawet jestem, jak to się mówi, judge. Jestem sędzią co roku, nawet dwa razy do roku, bo 150 do 200 zespołów się składa, jest electrical engineering, mechanical, wiesz, co potrzeba i oni mają nowe innowacje. I ja jako alumni jestem na board tego, to mnie wybierają i innych i my oceniamy pod pewnym względem ich wynalazki. Tak, i z tych to powstają czasem bardzo dobre biznesy. Mamy incubators w Georgia Tech i tak dalej. Okej, okay. Teraz my, moja żona i ja, żeśmy ten scholarship program, to żeśmy ufundowaliśmy, tak mi napisała, stypendia dla magistrów i doktoratów Georgia Tech. Mamy również professorship program Georgia Tech. Ufundowaliśmy granty dla profesorów, wspierając badania i rozwój, taki naukowy. Jestem również w American Israel Public Affairs Committee. Już kończę. Co my dostarczamy, ta organizacja APEC, dostarczamy rzeczywiste i sprawdzone informacje na temat Middle East i Izraela. I dajemy to do Kongresu i Senatu, pomagając tym ludziom w sposób, żeby mogli pisać różne rezolucje dotyczące pokoju, tolerancji i praw człowieka. Się bijemy o to i nadal się bije. I mam różne inne projekty i pomagałem bardzo dużo w edukacji młodych ludzi, ponieważ młodzi, wy jesteście naszą przyszłością. To teraz serdecznie dziękuję. Przepraszam, że to się tak rozstrzygnęło. Thank you. Dziękuję. Asbiro. Alternatywna szkoła biznesu. www.asbiro.pl